Top Zero. Hej, witamy na Top Zero, ja jestem Vamp, a ze mną jest Wąsu. Siemano. I nawet mogę zrobić hello. No właśnie, hello. I dzisiaj będzie filmik z podsumowaniem całego Diablo 4 z naszych tutaj odkryć, naszej rozgrywki, zresztą tego wszystkiego, co było widać też na streamach i całego naszego grindu. Coś do tego chcesz dodać, Wąsu? Tak, że przyszliśmy. No, zaskoczeni jesteście? Nawet pewnie 100 godzin nie mam, a przyszliśmy. No. Zaraz się dowiecie, jak to możliwe. No nie, może zaczniemy od sesji Too Long Didn't Watch, żeby tam po minucie ktoś sobie, czy tam po trzech wyłączył. Oj. Dobra, to z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że level 74, czy już wchodzą paragony od jakiegoś czasu i w moim odczuciu nie ma sensu grać dalej, że tak powiem, może nie hardkorowo, bo to może się pomylić, ale tak no-life'owo. Jest bardzo duża przerwa w kontencie między levelami, między 70 a 100, albo nawet między 60, bym powiedział, 5. Może nawet 60, w zależności od tego, jakie masz RNG na itemy, bo tam da radę wcześniej trochę wbić. Dokładnie, no bo tak od 60 do 100 robisz cały czas to samo. A jedyny nowy content, jaki jest, to ubicie Lilith na levelu 100, tak? Tak, oczywiście, tutaj na mapie pokażę, na Lilith możemy w teorii już iść teraz, gdziekolwiek ona była. Pamiętam, że gdzieś na dole. No ale tak, na Lilith można pójść już teraz. Ty wyłączyli ją? A nie, może się schowało. Tu jest, przy Nevesku. Nawet jest napisane, ja mam napisane level 78, a tam jak miałem niższy, jak miałem 70, to pisało, że 77. To myślałem, a wbiję sobie 77 i pójdę, no ale jak wszyscy dobrze wiemy, Uber Lilith jest na poziom 100 i tak trochę bez poziomu 100, w jakikolwiek sposób by się to nie skalowało, trochę podejścia nie ma. Tylko jest jeden haczyk, to jest ten... Ta sama walka, co była w kampanii, finałowa. Z tego co wiem. Więc czy jest sens wbijać 100 leveli? Jeśli komuś się podoba endgame, tak, to jak najbardziej. Może sobie wbić 100 level, ubić lead. A jeśli ktoś na endgame'ie, no nie wiem, przy levelu 70, 80 stwierdzi, że już się nagrał, to może spokojnie, śmiało stwierdzić, że w grę przeszedł. Bo na pewno zrobił do 80, 70 wszystkie rzeczy, jakie były do zrobienia. No. Bo jedyny content końcowy pomiędzy właśnie Lilith a tym to był Elias, tak? Na ten pierwszy capstone, czy tam drugi dungeon. No tak, są jeszcze capstone dungeony, ale one dużo nie dają. Może powinny dawać jakiś unikatowy loot albo coś odblokowywać. Nie, no to i tak są, one są i tak jednorazowe. Tak, jeden na World Tira, jeden na... Chyba ten jeden na włączenie World Tier 4 to jest chyba z Eliasem zresztą, tak? Aha, no to tak. Chyba tak. Jest jeden dungeon na 70 i potem można już nie grać, bo nic więcej nowego się nie pojawia, oprócz tego, że właśnie jest ta Lilith, gdzie wbicie setnego levela to od 85 tak, do 100 to jest tyle samo, co od 1 do 85. Tak. I normalnie może nie byłoby to problemem, ale tu po prostu nie ma co robić. Tak, no fajna gierka, żeby włączyć ją raz na... No nie wiem, codziennie tam pół godzinki zrobić jeden dungeon, dwa, nie wiem, jakiegoś Helltide'a i tyle. No dobra, to chyba co, podsumowaliśmy, więc idźmy dalej. Kampania. Chcesz zacząć? Kampania, no. Co do kampanii, to całe community chyba jest dosyć jednostronne, że jest fajna. Ładne dungeony. Ciekawa i prosta w podążaniu, followowaniu historia. To tak z ogólnych rzeczy bym powiedział. Dobrze utrzymuje twoją atencję i rzeczywiście, no nie wiem, ja osobiście żadnych plot holi mocnych nie zauważyłem, nie wiem jak ty, oprócz tego, że Elias padał 15 razy, no ale to wiadomo. To wyjaśnione było. Tak, to było wyjaśnione. Ale sama kampania Elias... sztosowa, o wiele lepsza niż Diablo 3, według mnie. No właśnie, to jest coś, czym Blizzard się wyróżnia, bo żadne inne action RPG nie ma w ogóle podejścia do tej kampanii. Tak. To jest legitna kampania jak z gry singlowej, więc bardzo, bardzo na plus. Na minus to, co tam Elias odwalał, no to już dorobny spoiler, ale jak dla mnie Elias to był bossem całego story, bo... Tak, zdecydowanie Elias był ciekawszy koncept miał Elias i jego walki z nimi, te
wiele tych podejść, żeby go w końcu pokonać, a potem tak. Na końcu jest Lilith, ogóle... którą raz spotykasz, tak. Wywraca się i koniec kampanii. Ja myślałem właśnie, że z Lilith będzie się walczyć kilkukrotnie, a tu Elias jest największym bossem, bo robisz sidequesta, żeby go w ogóle ubić ostatecznie. Wobec tego to nie da rady. Tak. No i on jest w zasięgu normalnego gracza, zamiast dodatkowe 100 godzin, żeby na setnym go klepać. Więc... No, drugi raz jeszcze tam. No, tak. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o same to levelowanie i tak dalej, to już jest zapowiedziane, że ma być World Tier 5, to może jakiś content właśnie między 70-100 albo 80-100 to coś będzie. No, ale... no dokładnie. Co jeszcze do story, bardzo fajne bossy były. Dużo lepsze niż te w dungeonach. No ale to chyba tak powinno być, tak? Szczególnie w akcie drugim. Ten, co na Cerberze jeździł? Tak, ten finałowy boss aktu drugiego, który akurat był wycięty z naszego streama. No, niestety. Jedna z fajniejszych walk. Jeszcze on po tym mieście on chodził i tam ludzie atakował. Budynki, tak, no. Tak. To jedna z lepszych walk. Ty powiedziałeś, że ty masz 74 i ja mam 78, jak widzicie. Więc też już parę paragonów poszło, powinałeś. Ale to idzie jak... No. Kontynuuj. Czy coś jeszcze do story? No póki było story, to gra była bardzo, bardzo ciekawa. Mimo, że tam trochę już się skipowało, tak? No bo szybciej się czyta niż te postacie wypowiadają. To jednak właśnie story było fajne, zrozumiałe. No ale zobacz, niby skipowało się gadanie, ale i tak czytałeś, żeby wiedzieć, co się dzieje. Nie? No, zainwestowany. Ale tak. Na przykład jak już skończyła się kampania i zostało tylko mielenie sidequestów, żeby tutaj zademonstruję, bo mamy wszystkie regiony na 100% zrobione ze wszystkiego, to już te sidequesty pokampanijne, jak robiliśmy, to już skip, bo to już... No, tylko żeby kontekst był. Tak, tylko żeby było po prostu. Tak. Minusem kampanii jest to, że koniec zablokowany w kampanii i trzeba zrobić, no trzeba rushować w kampanii, żeby konia szybko dostać. No tak, ale jak się gra, znaczy no właśnie, bo to zależy jakie ma ktoś podejście do gry, bo jeżeli by po prostu chciał, tak jak jeden nasz znajomy, robić po regionie, że jest w Kijowaszadzie, tak, pierwszy akt tutaj robi i chciałby całą mapę na 100% zrobić, no to trochę mu zejdzie o wiele dłużej niż osoba, która przebiegnie do tego aktu trzeciego, tak? To był koń. No, nie. Nie, piąty? Początek czwartego, sorry. Coś takiego, pierwszy quest czwartego, więc osoba, która dobiegnie do tego konia, sobie zraszuje szybciej i potem zacznie robić mapy na 100%, to będzie o wiele wygodniej, no bo jednak koń sporo mobilności dodaje. No. Mimo swoich ułomności, ale to później jeszcze wspomnimy. Tak. No to był ten taki minus kampanii niestety. Że późno jest mount i tyle. Że późno jest mount i właśnie to niestety nakierowuje graczy, żeby robić tą kampanię jak najszybciej. A mi się wydaje, że właśnie powinno się te lokacje odkrywać za pierwszym razem. Robić po kolei, no bo fajniej walczyć z Lilith na poziomie 50 niż na 20, no 20 może nie 30, tak? Tak, zdecydowanie jest większy feel tej walki, bo lepszy feel tej walki, bo i ty możesz robić więcej i trochę ten, no ogólnie bardziej jest to dynamiczne wtedy. Tak. Dobra, to co, o levelach powiedzieliśmy, o story też, paragony. Z paragonami trochę się pobawiliśmy. Pokażę paragony. Tak, tak pokaż, wygląda teraz. Ile masz u mnie? Ja mam 3 bordy odblokowane, ale to z wyboru, bo mógłbym trochę inaczej ułożyć, mógłbym mieć 4 na spokojnie. Ja też jestem na 4 właśnie. Tak, i mimo tego, że idę z guide'em, to stwierdziłem, że mi się nie opłaca. No, tak jak polecali, więc trochę inaczej zbudowałem i to działa, więc samemu też można coś wyklikać i... No, wystarczy trochę po prostu poczytać i wiadomo, o co chodzi. Tak, jest to... No, przypomina to system, to drzewko z Path of Exile, ale jest dużo bardziej zrozumiałe. Tak. To jest takie... Na początku można być trochę overwhelmed i tak, kurde, o co tu chodzi, co się dzieje, czemu ja dokładam jakieś bordy kolejne i kręcę je, ale to jest o wiele mniej skomplikowane, niż się wydaje. Wystarczy. Tak, to nabiera sensu. Najłatwiej według mnie, jak jest jakiś board, to po prostu popatrzeć na rare nody, ewentualnie jeżeli kogoś to będzie interesować legendary nody, tak? I zobaczyć, które są potrzebne do twojego builda, plus oczywiście miejsce na glyf, no bo bez glyfa nie ma zabawy. I tym się sugerować względem ścieżki, którą podążacie, tak? To zresztą, tak jak tu widać na tych paragonach, lepszy jest ten rare niż ten do mojego buildu, tu załapanie na glyfa,
i potem lewa strona, a nie prawa, bo to bardziej pasuje do builda. No i mimo, że te boardy tutaj robią się coraz dziwniejsze, coraz więcej ścieżek mają i tak dalej, no to koniec końców sama logika w podążaniu tym jest taka sama po prostu. Tak. Dobra, wiesz co, widzę, że w planie mamy inaczej, ale chyba bardziej logicznie będzie, jak jesteśmy już przy Paragon Boardzie, no to może powiemy o postaciach trochę, co? Bo będzie miało większy sens. Więc tak, o paragonach powiedzieliśmy. Samo drzewko umiejętności też jest ok. Jest to pomiędzy dwójką a trójką, bym powiedział, bo mamy tę umiejętność. No, mamy znany system, generatory, tak, i spendery. Tak, a znaczy to jest właśnie, mi się wydaje, nawet bardziej niż powiedziałeś, że to jest, nawet można by rzec, że połączone dwójka z trójką, bo w trójce nie miałeś takiego skill tree do wydawania punktów, tylko miałeś umiejki i mogłeś dorzucać do nich, tam chyba to były też runy, czy coś tam, które zmieniały ich mechanikę, a w dwójce miałeś, tak jak tutaj, skille, w które rzucasz punkty i tu prawie jest to według mnie połączone, bo mamy te skille, w które rzucamy punkty, tak, na przykład tu jest ten mój Arklasz, ale jednocześnie to są też z każdego ulepszenia jak w trójce, więc możemy dowolnie te buildy podregulować pod swoje wymagania. A jeżeli chodzi o przejrzystość i czytelność, to jest bardzo liniowe, też bardzo proste, nie, tak, bardzo wygodne w... Tak. Ogólnie jak ktoś pierwszy raz zaczyna grę, to poleciłbym w ogóle wyłączyć przeglądarkę, nie patrzy żadnych guide'ów, tak. Same musi pobawić, kampanię można przejść spokojnie. Jak chce się zobaczyć przeskoki, te top tierowe buildy, to zawsze można skorzystać z jednego z wielu polecanych przez content creatorów, ale no nie jest to wymagane, żeby to przejść na niższych poziomach trudności i to jest na plus. No tak jak wam mówił, jest to przejrzyste, wybieramy skilla, potem ulepszenia, jeśli chcemy lub nie chcemy, bo możemy też pomijać rzeczy. I ten system wypadł dobrze. Miałem trochę obawy w becie, że nie będziemy mieli punktów na pasywki. Ale są. Bo jak się pod coś specjalizujesz, to wtedy nie musisz wydawać punktów na te pozostałe umiejętności, skille, zaklęcia, których tak byś nie używał. Jedno co jeszcze, skoro drzewka gadamy, do Paragon Boarda chciałem dodać, bo na zwykłym skill tree mamy o ten piękny przycisk Refund All, a na Paragonach nie ma. Więc jeżeli chcecie zmienić builda na Paragonie, co raz ostatnio robiłem, bo sobie coś aktualizowałem, to ile ja mam tu punktów? Jest coś, nie jest to gdzieś zapisane, nie wiem, no tyle co widać, powiedzmy, to musiałem każdy punkt po kolei usuwać, aż do momentu, w którym build mi się zgadzał, czyli mniej więcej dotąd sobie ręcznie wszystko usuwałem i dopiero musiałem na nowo wszystko dawać. Już nawet nie wchodząc w rozmowę na temat, że to nieźle golda wysysa, tym bardziej jak coś się raz źle kliknie, trzeba wszystko zmieniać, no to po prostu jest mocno czasochłonne. Jeden przycisk Refund All by tak ułatwił sprawę z Paragonami. Ja byłem przekonany, że jest, bo ja sobie ostatnio myślałem, a dobra, nie chce mi się pojedynczych nodów, bo zszedłem z buildu, tak, tego co tam mam, więc myślałem, że zrobię refund all, nie, i od razu od nowa. A teraz mi uświadomili, że tego wszystko nie ma, no to słabo. To będę musiał lecieć po kolei. No właśnie nie ma i to jest tragedia. Dobra. No dobrze, ty o postaciach. Co chciałeś o postaciach mówić? Co chciałem powiedzieć o postaciach? No może mogę teraz w sumie, jak jesteśmy przy customizacji i tak dalej, to może o itemach, które się okazały dla mnie dużym zawodem i zgadzam się teraz z tym, co mówili wcześniej niektórzy twórcy, że te przedmioty w tej grze są nudne. Te statystyki, mamy, nie wiem, 120 statystyk, 150, ale one są tak specyficzne, tak. Masz 150 statystyk, a i tak na większość buildów. Ja masz jak Diablo 3. Ze 3-4 bierzesz, dokładnie. Vulnerable damage, nie wiem, crit. Crit, chance, crit damage. Tak. Zależy od builda jeszcze, attack, i jeszcze speed. Tak, i jeszcze coś pod twój build, czyli u mnie to pod trapy, a ty pewnie coś z crytami masz. Tak, mój najlepszy. Moje najlepsze to jest najbardziej optymalne statystyki, na przykład teraz Ringa pokazuje, to jest Crit Strike, Crit Damage, Lightning Crit Damage i Vulnerable Damage. To jest najlepsze statystyki, jakie by było, bo wszystko co powiązane ze zwykłym krytem oraz Vulnerable, bo sposób w jaki liczone są to statystyki, to one są podzielone na trzy kategorie i
Vulnerable Damage leci jako ostatni, więc cały wasz damage, wszystkie kryty, wszystkie damage to stunned, to frozen, to CC'd i tak dalej, to na to wszystko dopiero potem nakłada się Vulnerable Damage, ale też w broniach też jest na Vulnerable Damage się zakłada, bo to po prostu robi największy power, więc super, mamy 150 statystyk, tak jak Wąsu wspomniał, z których można wybierać, a ważne jest z 5, tak? W zależności od builda. No ja rozumiem, to jest tylko po to, żebyś musiał farmić i przylosowywać te statystyki, żeby ci trafiły idealne. No bo samo, bo można u okultysty zmienić statystykę na przedmiocie, jedną, ale jest to drogie też. O jest, to jest tak drogie, miałem raz chest plate'a, który mi wpadł, 3 statystyki idealne, jedna tylko do wymiany. To nie jest ten, który mam wyposażony, bo tamtego spaliłem, bo przerzuciłem go z 10 razy. Jak już mi brało po 3 miliony na enchanta, to uznałem, nie, poddaję się. Łatwiej mi będzie dropnąć nowego po prostu. No, też mam takie wrażenie, bo w Diablo 3 nie było aż tak dużo. Max, nie wiem, ze 15-20, tak? Tych statystyk, na co tam na czeście było na przykład dużo, albo na broni powiedzmy. No, ale to tak? Po prostu było, tam dało było się rozbicie trafić. Obronne i ofensywne, a tu masz... To jest, tak, tak. To jest tego od zalania, no to jest bardzo to dużo. Nie warto tego zmieniać. Znaczy, parę prób zawsze warto podjąć. Chyba każdy mój item ma wymienioną jedną statystykę, tylko po prostu byłem lucky, tak? No i mi wchodziło to, co trzeba, ale no. No ale znowu losuj ze 150. Co tam dalej? Aspekty, no to przypominają te legendarne. Jeszcze same uniki, tak? No bo oprócz tego, różne przedmioty, różne rodzaje przedmiotów, bo najpierw są oczywiście białe, potem są magiczne, potem rare, potem są legendarne, potem są każdego tego itemu wersja sacred i na końcu, przynajmniej na razie, jest ancestral i jeszcze na samym końcu jest, tak jak tu mam, ancestral unique i mimo, że uniki, nie wiem jak ty uważasz, ale według mnie nie są jakąś... O, też pokazuję... Okej, to ja też... A, nie ten channel. Raz, dwa, chyba w dwóch... No możesz pokazać, ja zalinkowałem, co ja noszę. Właśnie i... Uniki są nawet spoko, według mnie przynajmniej mechanikom, bo jak pasuje ci jakiś item do buildu, no to na pewno go nie musisz przerzucać, bo ma stałe statystyki. Ale z drugiej strony na przykład, jak mam ten amulet, to jeżeli mógłbym wymienić tutaj przykładowo tą drugą statystykę, Crackling Energy Damage, na coś, co jest użyteczne w przeciwieństwie do tego, lub ewentualnie jakbym mógł jakiś dobry aspekt rzucić na ten amulet, w przeciwieństwie do tego, który tam jest, jako że to jest unikalny, to byłby od razu 200 razy lepszym itemem, więc rozumiem decyzję, tak, że uniki mają być uniki, mają stałe swoje rzeczy i dlatego nie ma żadnej możliwości, żeby je przerabiać, no ale mogę tego nie lubić, tak, to jest tylko moja opinia. No tak, ja zalinkowałem, mam 2 uniki, które noszę, a w skrzyni mam jeszcze z 10, których nie noszę i niby trzymam na inne buildy, ale w sumie jeszcze nie patrzyłem do końca. No właśnie, możemy się przejść. I co tam? Nie są aż tak użyteczne, jak się okazuje. No, dla mnie są polecane 3. Ja używam jeden, który jest polecany i tą broń, którą zalinkowałem, tak? Ale broni używam tylko dlatego, że nie mam aspektu, bo mi jeszcze nie dropnął na drugą broń, więc kwestię aspektu pomijam, ale dipsa ma dobrego, ma dużo, dużo lepszego niż ta broń, którą miałem wcześniej, tak? No. A ja na przykład mam też polecane 3 uniki w buildzie, ale 2 z nich to dopiero wypadają na poziomie 85 and higher, z tego co się dowiedziałem. Więc na razie mam tylko to, pod moment speedy, ale tak jak wszyscy, oczywiście Shaco chce na głowę, a na chestplate'a chce to coś pod teleporty, że ściąga ludzi, tak? No ale to też 85 chyba w górę. Chociaż nie, to nie jestem pewien, czy chest, ale hełm na pewno, tylko że szansa, żeby to dropnęło. To jest żeby to dropnęło, to jest malutka, więc zobaczymy, czy kiedyś się uda, o ile w ogóle będę tutaj jeszcze farmił przed sezonem. Tak? No. Ten Windforce mi dobry wypadł, ale chyba nie chcę zmieniać buildu. Więc teraz aspekty zacząłeś. Tak, aspekty. No właśnie, aspekty. Wydawało się mi wcześniej w becie, że aspekty będą takim urozmaiceniem do buildu i czymś, co będzie można, czy będzie można postać dostosować, a się okazuje, że to są rzeczy, które są wymagane. I bez tego to nawet nie zaczynaj gry. Ja chodzę, możesz pokazać, to w ogóle do mojego buildu jest konieczny. Mogę cię zinspektować.
A, dobra. Na kuszy mam ten Twisting Blade. Aspekt, to bez niego w ogóle nie dałoby się robić prawie tych dungeonów. No ale to, właśnie, te sztylety kręcą się wokół ciebie. To pod ciebie aspekty są takie, że bez nich w ogóle build nie działa, tak? Mówisz? Znaczy działa, ale dużo, dużo słabiej. Dają... No to tu akurat powiem ci, że każdy build... Znaczy, pewnie są buildy, które bez jakiegoś aspektu, tak jak na przykład na druidzie, ten Tempest Roar, to bez niego to w ogóle nie ma podejścia, jeżeli chodzi o granie druidem, przynajmniej z informacji, które dotychczas udało mi się zebrać, ale tak większość aspektów, które ja mam na swoich przedmiotach, to one po prostu zwiększają moc, zwiększają DPS-a, którego ogólnie mogę robić, więc dałoby radę bez nich grać. Byłoby słabiej, no ale nic, co jest core, tak? No, rozumiem. Są niektóre, które zmieniają w ogóle, jak umiejętności działają. No, u mnie ten jeden i... Ale u druida jest lepszy przykład. Ten, co sprawia, że Grizzly Rage zmienia cię w wilkołaka, a nie w niedźwiedzia. Nie wiem akurat... Nie wiem, czy to jest Tempest Roar, czy nie, ale... jakiś może jest na pewno. Jakiś jest. No, ale są, które dużo zmieniają. No, i właśnie. I to jest jeszcze główny minus. One mają też losowe statystyki, te aspekty. I że to trzeba przerolowywać jeszcze, to jest... Tak, nie da, że trzeba przerolowywać, to jeszcze jest... Nie możesz tego robić nieskończoność. I nie powinno się zużywać aspektu, jak ci dobry wyroluje. Tak. To na przykład mam przykład, nie mam maksymalnego Basic Skills Gain Attack Speed, bo jest Arklash, to jest Basic, to jest mój build. Mam 29% z 30%, więc prawie idealny jest wyrzucony. Ale latam aktualnie z 27%. I dlaczego latam z 27%? Ponieważ ten pierścień nie jest jeszcze idealny, tak? Jeszcze tu jest jedna statystyka w teorii do wymiany, plus sam item power, żeby wyższy, więc trzymam to na item, który będzie miał po prostu bazowo lepsze statystyki. Dlatego tutaj, jak skrzyni pokazuje, tu mam zebrane wszystkie aspekty, które są pod mój build. Te jeszcze bonusowe, no ale głównie te, które mają te max role, tutaj to jest na przykład 35 na 35, tak, tu jest 23 na 25 i tak dalej, o tu jest 20 do 40, mam 40, to tak czegoś takiego też nie mam, chyba teraz na sobie, o mam 20 z 40, mam aktualnie założony, bo wiem, że będę jeszcze zmieniał itemy, a nie wiadomo jak często padnie ten aspekt jeszcze z dobrym rolem, który akurat potrzebujecie pod buildę. Tak, no i tu mamy właśnie i w aspektach, i w itemach jest dużo rzeczy, ale to trzeba przerolowywać. Dżemy są za to dobrze zrobione, bo dodanie dżem slota do przedmiotu trochę kosztuje, bo to jest ten unikalny składnik, który leci z world bossów, z takich dużych istot, jak tam oni opisali, tak, big buddies. Ale robisz to i masz spokój. Dżemy możesz wyjmować, wymieniać bez problemu, drop ich bardzo dużo i same dżemy też dają bardzo dużo, tak? Ja noszę takie, może się wydawać dla kogoś dziwne dosyć, redukcja obrażeń, kiedy jestem w crowd controlu i ja mam teraz 50% obrażeń i mi to daje bardzo dużo w buildzie, wamp nosi coś innego z tego co wiem. Na broni wszyscy noszą chyba zielone. Czy ten nosi niebieskie? Critical strike damage to vulnerable enemies. No właśnie. To jest najlepszy dżem na broni. Najlepszy dżem na broń. I na biżuterii wszyscy chyba noszą czaszki. Tak, bo pancerz po prostu. Więc tak naprawdę wybór jest chyba tylko w pancerzu. Co ma nosić w pancerzu? HP. A, HP nosisz. O. W pancerzu i tak większość też buildów i ludzi nosi HP, bo to jest najbardziej wymierny bonus po prostu. No ale jak ty masz crowd control i tak dalej, no to pewnie też jest adekwatne, nie? No tak. Tu jeszcze czegoś nie powiedzieliśmy, bo byliśmy przy tym, ale to jest dobrze, żeby wspomnieć. Critical strike damage tu właśnie vulnerable enemies. Ty mówisz, że to jako ostatnio wchodzi w skalowaniu. Dlatego w tej grze są takie, dla mnie, jak mi się to strasznie nie podoba, to jest tak durne. Bije normalnie kryty pod 20 tysięcy. 200 tysięcy nagle wchodzi, bo się wszystko zestakowało. Tak, bo nie podoba mi się to.
wolałbym, żeby to inaczej działało, żeby to było, że bijesz normalnie 20, wchodzi kryt, to nie wiem, bijesz 40, 50, 60, a nie, że masz taki rozstrzał kosmiczny. Ja też właśnie mam takie rozstrzały, biję bazowo z autoataków, biję między 20 a 40, biję i nagle wejdzie wszystkie vulnerable, wejdzie i tak dalej, to nagle boom, 100, 150, no. A jeszcze jak overpower, który ma 3% szansy wejście, wejdzie, to już no wtedy właśnie się robią te 200-300 tysięcy znikąd, nie? Na co w ogóle nie można jakby liczyć w kontekście realnego grania, bo to jest tak mała szansa i tak musi się wszystko idealnie zgrać, że nie można wierzyć, że twój build będzie mógł się tylko na tym opierać. Oczywiście są klasy, które mają gwarantowanego overpowera, jak na przykład druid z niedźwiadka, no ale to jest wtedy jakby wyjątek i to też nie jest stałe, bo tam chyba raz na 10 uderzeń masz tam na 10 sekund. No tak, tak, jak tam zestakujesz, no ale nie, jest tak, myślę, nie, bo to jest tak głupie. W trójce było to lepsze, że ty miałeś crit, wszedłeś w zwiększony crit damage i te kryty były dosyć stałe, wiedziałeś czego spodziewać. A nie, że ja sobie lecę po dungeonie, patrzę, 180 tysięcy czy 1800 walnąłem? Bo wiesz, cyfry lecą i ty się zastanawiasz, kurde, skąd, dlaczego, skąd ten temat, o co tu chodzi? A to się po prostu wszystko zestakowało. Nie, to... Znaczy, można to odebrać, że o, ale fajnie, nagle walnąłem takiego dużego kryta, ale z drugiej strony, chciałbym cały czas walić takiego dużego kryta. No właśnie, a czemu? Czemu jest 50-50, potem 180-200, a potem masz first bad, bo nie możesz bić znowu tego kryta, a potem znowu wchodzi. Nie, to jest za duży rozstrzał. Zresztą teraz właśnie jeszcze pokazuję statystyki ofensywne na swojej postaci. No i zobaczcie, ile tego jest. Damage versus taki. No. No tak, oni tak to rozbudowali, że o, damage kontra zeslowowane, damage kontra zestanowane, damage kontra obsiusiany. No mogli dać i to... damage kontra crowd control jako jeden, to by było spoko, a nie... O, na przykład. Miliard. Damage versus under elemental damage, tak? Żeby nie było fire, lightning, cold, poison, shadow, tylko under element, boom, wchodzi. Bo też one tak się śmiesznie skalują, zamiast na przykład jest damage versus stunt, i potem damage versus frozen, przykładowo te 31%, zamiast najpierw policzyć, mam 100 obrażeń, wzrasta 31%, mam 131 obrażeń, i potem o kolejne 16%, nie. To wszystko się dodaje po prostu, czyli to by było 30 plus te 16, 47% po prostu liczy. Więc to też, i dlatego vulnerable jest takie mocne, bo liczy się dopiero jako ostatnie, tak? Więc to się będzie... wszystko dodaje, a potem jeszcze raz vulnerable jest dopiero. Mi szkoda będzie tych graczy niedzielnych, że tak powiem w cudzysłowie, takich już kompletnych casuali, którzy będą chcieli sobie pograć i będą w ogóle chcieli rozkminić i cokolwiek w tej grze. Nie. Kurczę. A tu się nie zgodzę, bo casualowi gracze i niedzielni, to oni są, po pierwsze są dwie opcje. Pierwsza, albo będą po prostu używać jakiegoś builda i nie będą o tym myśleć. Albo będą grali po swojemu i tak nie będą na to zwracać uwagi, a ta gra jest bardzo dobrze według mnie dostosowana do gracza niedzielnego, casualowego, taki, który sobie pogra, no nawet niech będzie, że codziennie po godzinę, dwie, bo mu ten fajny moment gry, ten level pierwszy do 60, może 70, po te 2 godziny dziennie, to mu na bardzo długo starczy. Cały sezon może się pobawić przez te niższe poziomy i potem wchodzi kolejny i może bawić się na nowo, tak? A to właśnie, jak ktoś próbuje to wszystko minmaksować, to wtedy to zajmuje o wiele dłużej. No ale chyba ogólnie dla gry to jest na plus, że dostosowują się pod casual graczy, a nie pod tych minmaxerów, bo minmaxerzy i tak swoje będą robić, tak? Więc... Znaczy, no po prostu... To, że my narzekamy na levele 70 do 100, 80 do 100, to większość casualowych graczy nawet tego nie doświadczy, tak? No wiem. No nie wiem, jaki to jest, pewnie z 10% osób ma tak. Tak, tutaj widzowie, zaraz szok, co, jak to, ale mi się wydaje tak really, że z 10% ma takie 70 levele. Mam nadzieję, że jakieś statystyki dadzą. Bo... No, nie wiem, czy ktoś kiedyś widział, taka anegdota, ile osób wyszło z Wiedźminie 3 z Białego Sadu według statystyk Steama i tam były jakieś... jak dla mnie niepojęte liczby typu mniej niż 10% z Białego Sadu w Wiedźminie 3. A to jest jakaś pierwsza lokacja? Nie pamiętam. Tak, no ta pierwsza. No to właśnie, więc no dla casualowych graczy ta gra jest piękna, bo do momentu, do jakiego dojdą, do tego 70, to i tak
Wszystko cały czas pięknie, power skaluje się w górę i nie ma utraty mocy. Dopiero zaczyna się później. Więc tyle w tym temacie. Tak, możemy polecieć dalej, a jeszcze sobie... Możemy chyba zacząć teraz o sidequestach, tak? Bo już coś wcześniej wspomnieliśmy. O kontencie, tak. Tak, wcześniej o sidequestach wspomnieliśmy, że jeszcze w trakcie robienia kampanii pierwszy raz robiliśmy te sidequesty takie powiązane w miarę jakoś lorowo albo z głębszym story, bo są takie. Zresztą jak wejdziecie sobie w challenges, to tutaj, jak jest zakładka na questy, na sidequesty, to tu są pokazane wszystkie sidequesty, które mają więcej niż jeden quest w swoim storyline'ie. I one rzeczywiście mogły i były ciekawe, tak? Ale jak są sidequesty, po prostu idź, zabij i wróć, albo idź, znajdź i wróć. Tym bardziej takie, które wypadają z mapy, z przeciwników, albo z jakiegoś lootable objectu, no to tego już się czytać po prostu nie chce i to jest po prostu nudne. W kontekście farmienia regionu, no to trochę nam to zajęło i... Tak. No i trochę szukania, no wiem, że w... Gdzie to było? W Habezarze to jednego albo dwóch sidequestów to dwa dni musiałem szukać, bo mi jakoś na RNG nie chciały wydropić. Wąsowi wydropiły od razu, a ja wiecie, musiałem dalej, aż dopiero w końcu mi je znalazło. A to było w party, więc to jest w ogóle... A to było w party, to jest tak, to jest paranoja. Wąsu podchodzi do skrzyni, otwiera ją i mówi, o patrz, sidequest mi wypadł. Ja mówię, że to, podchodzę, a mi wypadło 20 golda i biały item, nie? No to... Tak, to w ogóle chyba to jest chyba jakiś bug, no bo w grze zawsze jak wypadał jakiś sidequest, to nam obu naraz. Tak. A tam w tych przypadku tych dwóch, to nie wiem co się stało. Tak. Nie chciało nam wydropić obu. To było dosyć podejrzane. No. Więc... Tak, ale no. Więc, mimo tego, no, ale że... jeżeli chodzi o dokończenie regionu sidequestowego, to same sidequesty robi się ciekawiej niż dungeony, bym powiedział, bo przynajmniej jeździsz po mapie. Możesz trafić na coś ciekawego na miejscu. Problem był właśnie z znalezieniem ich, ponieważ Blizzard uznał, że nie będzie potrzebna zakładka, w której jest napisane, które questy już masz zrobione, więc trzeba przekopywać wszystko. To jest dramat. Oznaczyli tylko te główne wątki, że tak powiem, sidequestowe, czyli takie questy, które są rozbudowane, a takich pojedynczych nie. No i musieliśmy szukać po stronach internetowych spisu wszystkich sidequestów. Nie były one pełne, jeszcze tam ludzie na szczęście komentarze dawali. Że a niektóre znaleźliśmy przed spisem. Tak, a niektóre znaleźliśmy sami. No, ale się udało. Sidequest, no grałem kiedyś sporo w WoWa, więc tutaj miałem taki feel jak z WoWa. Na te sidequesty trochę się narzekało, coś tam idziesz, tam ledwo ten dialog słuchasz. O, tutaj bijesz, nie wiem, takie demony, tutaj takie. Ale jednak jest to fajne. Tak. Tym bardziej jak są mocno unikalne questy, jak na przykład tak. Quest w chyba w Drystepach to było, albo w Kedzistanie, gdzie trzeba było bez żadnego quest trackera, bez żadnej informacji podejść pod każdą statuę Prime Evilów, zrobić, co tam było zrobić, cheer czy coś? Cheera? Coś chyba takiego. Cheera, chyba cheer. Żeby one się zaświeciły i jak odpalisz wszystkie, to dalej bez quest trackera, musisz pójść w odpowiednie miejsce, gdzie nagle otwiera się tajne przejście, które odpala ci dopiero tego sidequesta. To casualowo znaleźć nie ma szans, ale w kontekście ciekawości i rozbudowania, no to takie czasami unikalne rzeczy się znajdowały. A na to klepanie mobów tam w lokacjach jest, no jest spoko, bo ty się przecież poruszasz po tej mapie, nie jesteś zamknięty w dungeonie, tak zwiedzasz ten świat. Także no, są jakie są, jest... Nie wiem, takich bardzo fajnych to bym powiedział, że jest jak można policzyć na palcach jednej dłoni, a reszta takie raczej standardowe, nie było jakichś tragicznych. Oprócz, nie licząc tego, co nie chciały wydrobić, tak? No i jeszcze był jeden, który jest nie do zrobienia w party. Trzeba robić go solo, bo inaczej quest się buguje i NPC, które mają pójść dalej w Amiu Głębie, tam Celara nazwijmy to, mini dungeona, nie idą, jeżeli jesteś w party i trzeba było to robić oddzielnie. To było też dosyć dziwne. I by też długo rozkminialiśmy, dlaczego nam to nie działa i tam, że trzeba wyjść z lokacji, wejść, a się okazało, że jak wyszliśmy oddzielnie, bez party, to zadziałało. Tak, za pierwszym razem. To jest tak niedograne. No pewnie błąd to był po prostu. Dobra, no nie wiem, sidequest to chyba tyle, chyba, że chcesz coś dodać. Ja bym poszedł do altarów. Altary Lilith. No, altary spoko.
czynność, fajnie zwiedzasz mapę, są poukrywane rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze, ale moim zdaniem takie szukanie to już jest trochę przeżytek. Znaczy, to jest powtórka z Mokoku, z Lost Arka, no bo w ogóle to, ta gra to jest Lost Ark 3 czy tam 2. Fajne jest to zwiedzanie i szukanie, ale moim zdaniem to te altary powinny być na mapie już oznaczone. Bo i tak według mnie większość graczy tak robi, że wyszukuje mapę na necie i lata sobie. I to latanie od punktu do punktu jest spoko, tak? Bo tam coś się dzieje w tle, może nawet coś questy porobić w międzyczasie. Moim zdaniem to już takie rzeczy powinni w grze oznaczyć. No bo to jest znajdźka, ale ludzie już tak nie grają. Znaczy wiesz, intended way to jest chyba rozkmina taka, że w trakcie jak pierwszy raz przejeżdżasz po mapie, robisz kampanię czy side questy, to po prostu je zauważasz w świecie, żeby je wtedy zgarniasz przy okazji. Tylko że niektóre są tak skitrane, że na pierwszy rzut oka po prostu przejazdem albo przechodem, nazwijmy to, nie idzie ich zauważyć. Teraz community to już stworzyło w ogóle taką interaktywną mapę, na której oznaczasz siebie i gdzie idziesz i pokazuje ci twoje najbliższe altary do zebrania. Więc community zrobiło obejście na wyszukiwanie ich własnymi oczami, że tak powiem, w trakcie pierwszej rozgrywki, nazwijmy to, pierwszej kampanii robienia tego wszystkiego w Diablo. Ale ja uważam, że nie aż, że powinny być oznaczone, bo to by zabierało jakąkolwiek satysfakcję z tego, że znalazłeś, tylko jak w niektórych grach jest zrobione, ja pamiętam w The Crew na przykład była taka opcja, że tam też było dużo znajdziek i oczywiście community robiło sobie mapy, można jechać od punktu do punktu, ale była tam taka fajna mechanika, że jak byłeś tam w zasięgu, nie wiem, 50-100 metrów od tego, od tej znajdźki, to na radarze ci zaczynało coś pikać, tak, na mapie, że o, tu w okolicy gdzieś jest znajdźka, i im byłeś niej bliżej, no to tam głośniej pikało, tak? Ja nie mówię, żeby jeden do jednego taki system tutaj wrzucić, bo trochę by, wydaje mi się, nie pasował w kontekście Diablo, ale chociażby, nie wiem, jakiś malutki napis nawet, to już... Nawet nie mam pomysłu, jak to dokładnie przedstawić, że uważaj, ołtarz jest w pobliżu, nie? I wtedy można szukać. Ja widziałem sugestie w stylu, że moby są jakieś, bufa dostają przy tym ołtarzu i się świecą. Albo o, jak są zasięgły na przykład paru tam pól, no dokładnie. Inna fajna sugestia, że powinny te płatki spadać koło tego ołtarza, tak? Żeby widać taki efekt graficzny. Tak, albo w ogóle coś w kontekście trackingu, że jak jesteś tam w jakimś niedalekim zasięgu, to zaczynają przed tobą właśnie te czerwone płatki Lilith, prawie że jakby cię prowadzić w stronę tego altara. Nie jakoś mega rzucające się w oczy, tylko że no jak spojrzysz, to rzeczywiście możesz do tego trafić bez potrzeby przekopywania się przez mapy. No to tak, no to wtedy może i byłoby to fajne. Lepsze niż takie w ciemno, jak są zakopane w budynku za dwoma drzewami, ze czterema miejscami. O, albo ten jeden jest dosłownie, stoisz, jest dziura w ziemi i ten altar jest w dziurze. To chyba tam było w Kedżistanie. To weź i to znajdźcie samemu. Tak, tym bardziej, że kolor altaru zlewał się z kolorem dziury jakby, tak? Więc jest takie... Tak, jeszcze jest jeden fajny motyw. Przy niektórych altarach były moby. Myśleliśmy, że są pobugowane, ale one chyba się tam modliły. Tak, o, to było bardzo fajne. Że stały grupki mobów, elitek, z którymi nie można było walczyć i one nie walczyły z tobą. Tak. To przeważnie było przy jakichś miastach i wioskach, tak? No bo był wyłączony PvE. Tak. Albo były poza mapą tak ustawione. Albo były poza mapą, że nie da się do nich dojść, dostrzelić ani nic. I było właśnie, że... No tak jak mówisz, że jakby się modliły do tych altarów. No. Dobra, to dalej chyba. Dungeony. Zrobiliśmy wszystkie, stety lub niestety. A nie trzeba. Codex of Power, Total Aspect 100%, proszę bardzo, wszystko jest. Tak. A teraz jest ich, ile? 115. Show my class only. Tak. 35. Tak. Ogólnie nie robi się tak, znaczy nie robi. Nie powinno się robić tak dungeonów jak my, ale my chcieliśmy nie wbić Renowna całego, to zrobić wszystko, co było dostępne, dlatego wszystkie zrobiliśmy. Dungeony robisz pod swoją klasę, tak? Jak levelujesz i potem w ramach Nightmare'ów sobie zaliczasz pozostałe. Tak, bo na potrzeby Renowna zdecydowanie nie trzeba wszystkich. Najlepszy balans to jest właśnie robić swoje klasy. Połowę tych sidequestów, w tym te najbardziej rozbudowane, bo są najciekawsze. No i wszystkie ołtarze Lilith, no bo inaczej to... Ołtarze trzeba zebrać wszystkie, to nawet nie ma innej opcji. Za dużo finalnie... Zmienimy lokację. Za dużo finalnie w sumie dają powera, żeby ich nie zbierać. No, dokładnie. I co tam? Dungeony są
spoko, ale jak robisz właśnie tak masowo, jak my potem robiliśmy, że jeden za drugim, o, to już czuć, że się powtarzają. My robiliśmy per kraina i czuć, że w krainach się powtarzają, a potem jak się przychodziło do nowej krainy, no to o, coś nowego przez chwilę. Tak, dwa, trzy nowe, unikatowe tak. Jakieś i lokacje, wygląd, rodzaj przeciwników, a nuż nawet się inny objective pojawi, ale po chwili, no to właśnie wchodzimy do nowej krainy i tak jak samo. Mówi Wąsu, o, trzy, jakie fajne nowe, co będzie dalej? Dalej będzie to samo, jeszcze 30 razy. Tak. A potem jeszcze nawet zaczęli mieszać te dungeony, że najpierw lecisz na przykład w tej krainie, co to jest, Fractured Peaks, masz taki dungeon, taki drewniany fort, a potem czasami było, że wchodzisz za półkę z książkami i tam już masz druga część dungeonu, to jest, są te takie podziemia. Taki loch, tak? To czasami to, te właśnie urozmaicenia też tak były mieszane. Fajne, ale aż tak dużo znowu też ich nie ma. Zdecydowanie więcej jest na kopiuj i wklej. I bossów jest mało, one się nie różnią, więc są ta koza, co tam to robi zatrutą ziemię i w sumie nie ma nic to więcej. Ona jest najczęściej, no. To jest, ona jest jak tak często. Albo ten taki biskup, co cię łapie. Blood Bishop, no. Jak grasz casualowo, to tego nie poczujesz, bo robisz swoje klasowe, tak? Ale jak robisz to jeden po drugim i grindujesz, to nie polecam. Dlatego też tego nie streamowaliśmy, bo to było robienie, ile tam, z 60 dungeonów zrobiliśmy off-stream, bo były te same, tak? Nie było nic wartego pokazywania po prostu. Dzieje się to samo, robisz to samo, zadania te same. Tu niektórzy narzekali, że te zdania w dungeonach są, że niektórzy narzekają, że o, dlaczego ten, dlaczego tutaj są takie dziwne questy, że idź kogoś uratuj. Ja mi się wydaje, że są spoko, trochę odskocznia. Bo jakby było zawsze zabij wszystkie mobki, to słabo. A tu masz poszukaj tego, znajdź to. No schemat jest zawsze taki sam. Wchodzisz, pierwsza część dungeonu, robisz coś, idziesz do drugiej, i albo masz trzecią i bossa, albo w drugiej już kończysz, bo musiałeś w drugiej na przykład znaleźć więcej punktów. No to głównie w Nightmare Dungeonach tak jest, że w drugiej strefie masz już obiektywy finalne. Znaczy to też różnie, tak? To jest dosyć różnorodne. Ale chyba najbardziej nielubiany to jest właśnie Slay All. Mhm. Bo to niby to jest tak samo jak Greater Rifty w Diablo 3, tam też trzeba prawie że wszystko slayować, tak wszystko zabijać, ale prawda jest taka, że skupiało się na albo bardzo dużych kubkach traszy, albo na elitkach. I to była cała rozkmina. A jak tu masz Slay All, to jak ci jeden ziutek zostanie po drugiej stronie mapy, bo się schował w rogu i go nie zauważyłeś, no to czas na backtracking, powrót i doczyszczenie tego. No, dokładnie. Nie pamiętam, czy w dungeonach zwykłych były ten... były te, jak to się mówi, eventy? Były. O Jezu, eventy w dungeonach. To jest tak pomyłka. Nie widziałem jeszcze osoby nigdzie, jakikolwiek by to content creator nie był, który by je robił. To się po prostu skipuje, chyba że naprawdę jesteś tak wynudzony, że aż klikniesz dungeona, przepraszam, eventa, żeby było coś innego. Tak to zawsze się je skipuje, bo nie ma po co, bo same eventy są zrobione dosyć słabo według mnie, tym bardziej jak polegają na tym, że są fale przeciwników, które musisz pokonać. I sam koncept tego eventa jest ok, ale jak jest na przykład pokonaj 5 fal i potem robisz 6 falę, 7, 8, 9 i tak dalej, to po pierwsze po co, to albo powinien się po prostu event skończyć, bo zrobiłeś maksymalny wynik, a jeżeli chcecie to ciągnąć do kolejnych fal, 7, 9, 10, 11, 12, bo ktoś jest super szybki i potężny, to chociaż niech się respi więcej przeciwników niż plus jeden common przeciwnik, z którym już walczyłeś. Zamiast na przykład tak jak w piątej fali masz, nie wiem, ze 2 elity i 10 przeciwników, to dajcie w 6 fali, niech będą 4 elity i 8 zwykłych, potem 8 elit i tak dalej, żeby to rzeczywiście, nawet nie chodzi o sam poziom wyzwania, tylko żeby był potencjał na i lepszego expa i na lepszego luta, bo zabijanie kolejnych 11 common przeciwników w kolejnej fali, bo musisz poczekać aż timer się skończy, jest po prostu słabe i nudne. Tak, no i trochę wolno się respią, jak szybko zabijasz. Tak. Taktyka jest taka, że zabijasz 5, żeby mieć mastery i zostawiasz. I wracasz po chwili. Tak, i wracasz po chwili. A to, o czym nie wspomniałeś, to, że tych eventów w dungeonie, bo właśnie to mnie dziwi, w świecie jak są eventy, to jest kilka rodzajów i są spoko. A w dungeonie? W dungeonie też są różne. Też są różne, ale najczęściej masz, że jest trzech poszukiwaczy przygód.
To jest częste, tak, ale też są różnorodne, a czasami nawet są, widziałem w dungeonach takie eventy, których w open worldzie nie ma, nie? Ale to i tak jest tego za mało, żeby uznać tak, to za żeby było sporą w każdym. Różnorodność. Tak. To powinno być jak Butcher, że to się pojawia raz na ileś dungeonów i da jakąś mega nagrodę, a jest w każdym praktycznie, więc why bother? No, a sam Butcher co o Butcherze? Butcher jest spoko. Butcher jest spoko, tylko... Jak już masz ogarnięty build, to już jest... Gra się dziwnie skaluje. Na początku nie do zabicia, potem jak już masz jakieś itemy, to jest pada... Nie, to potem początkowy build jest fair fight, a jak już masz pełnego builda, to... To jedyny problem, jaki możesz z nim mieć, to że jak na za wysoki poziom Nightmare Dungeona wejdziesz, to że będzie miał za dużo HP i po prostu go nie zdążysz dobić. To jest cała rozkmina. No. A tak to, no, nie wiem, widziałem, że ludzie bili go przez ściany po prostu, bo go bugowali, tak, więc... No. Tak. Ale i tak się chyba za często pojawia, strasznie dużo mi... Jak w becie ja nie miałem w ogóle i tylko pojawił się na solo, i na solo też nie trafiałem, to tutaj jak graliśmy we dwóch, to mieliśmy, o Jezu, na jednym streamie chyba trzech baczerów mieliśmy, czy tak. czterech. Oczywiście zawsze wygrywaliśmy, no ale... Chociaż no, wiesz, tak, to na tyle było rzadkie i nam brakowało tego po becie, że nawet się cieszyliśmy, że się pojawiał, nie? Bo gwarantowana legenda i tak dalej. Chociaż też trzeba przyznać, że jak on ma się pojawiać w miarę rzadko, bo to jest mimo wszystko w miarę rzadko, to mógłby tego luta trochę lepszego dawać, no. No żebym na 78 poziomie ja z Butchera dropił jedną legendę, która jest sacred na 600 item level, no to trochę tak chyba nie powinno to wyglądać, pomyłka. Co? To jest pomyłka. No. No ale to chyba tyle o dungeonach. A tak. Jeszcze no, no krótkie to podsumowanie taki... tego Rinona, no. Że nie trzeba robić na 100% i można... Tak. Maksymalną wybrać. Nawet nagrodę dosyć szybko wyfarmić, tak? Bo to głównie chodzi o te Paragon Pointy i o Skill Pointy. No i potencjalnie Potion Capacity, bo Max Obols do obrażeń nie jest jakby potrzebny. To słyszałem argument, że na przykład te Paragon Pointy powinny być na tym trzecim kwadracie. Ten, co jest na trzecim, czyli Skill Point, powinien być na drugim. A na czwartym i na piątym dopiero powinien być Potion Capacity i... Na piątym na przykład właśnie te obole, ponieważ to jest mniej przydatne, mniej potrzebne w kontekście mocy twojej postaci, tak? Więc jak ktoś nie chce farmić aż tak dużo Rinona, bo powtarza cały czas to samo, no to żeby tą kolejność zmienić, no ale robiąc kampanię, odkrywając mapę, nawet bez kampanii, odkrywając mapę, robiąc te bazowe, ciekawe sidequesty i twoje dungeony oraz oczywiście te ołtarze Lilith, bo to zawsze na 100%. Raczej da rady to zrobić. Jak ja zresztą pamiętam, jak robiliśmy, to chyba na poziomie wszystko na 100% i dungeonów z 5 per mapa, to już mieliśmy maksymalne nagrody, jakoś tak chyba. No, nie? Coś takiego. Tak, więc można sobie wybrać, co się chce. Tak. Ja bym polecał odsłonić mapę całą, trochę dungeonów, trochę questów. Trochę. Wszystkie ołtarze i strongholdy. I wszystkie ołtarze. A, i strongholdy. Strongholdy są fajne. I strongholdy, tak. Są lepsze i są gorsze, ale ogólnie są fajne. I też są lepsze niż dungeony. Są lepsze niż dungeony i w strongholdach też zawsze chyba prawie jest jakiś ołtarz Lilith, więc dwa w jednym dokładnie. Macie. Nie? Dobra, to był taki content, że tak powiem, early game. No, i ogólny. I ogólny, a teraz endgame'owy mamy. No jeszcze po drodze o Open Worldzie mieliśmy powiedzieć dwa słowa. A Open World, dobrze. Dobra, to ja powiem. No. Otwu na Open World, dajcie mi jak w Diablo 3, klikam Escape i odchodzę sobie od kompa, bo idę do toalety. A nie, że ja tu jestem cały czas połączony z grą i nie mogę nawet w głupim... W Nightmare Dungeonie, jak jest ten taki pylon, co lata za tobą i wybucha, to ty nawet nie możesz od kompa odejść. Tak, na 5 sekund nie możesz od kompa odejść, bo ci dwa razy na twarz wybuchnie i giniesz. I tym bardziej jak jesteś na hardkorowej postaci, to jest tragedia. I ja bym nie powiedział, że jest twu na open world. Ogólnie on sam sobie mi się podoba, tym bardziej to jak z graczami możesz wbijać na eventy i czasami akurat pójść na tylko po nagrodę. Czasami się to wydarza. I rzeczywiście chodzisz po tej mapie i ona wygląda na żywo, bo inni ludzie też tu biegają i coś robią. Jedno co bym powiedział, to nie tyle, że tfu na open worlda, tylko dać opcję jednak jakąś offline, tak? Albo nawet jak nie na otwartym świecie, to jak robisz sobie dungeona, czy Nightmare Dungeona, czy coś w ten deseń i wchodzisz solo, bez party, tak jak Wonsu mówił, to żeby tutaj dać opcję tej pauzy,
No przecież w trakcie dungeona nikt ci nie wejdzie, tak? To jest tylko instancja wygenerowana dla ciebie. Dla ciebie, więc dokładnie. Nie wiem dlaczego nie można by pozwolić na spauzowanie. To jest tylko. No mi... To jest takie quality of life ujemne dosyć mocno. Tak, dokładnie. Dokładnie. No powinno być jakiś właśnie część offline i online, no bo. Znaczy z online'ami to. On jest spoko, ale tutaj znowu nawiązanie do WoWa. Ludzie są w świecie, spotykasz ich, biją mobki, biją event, dołączasz się, nie gadacie, odchodzicie. I jak dla mnie to na plus, że nie wymusza żadnych interakcji. Czasem ktoś ma pytanie, chce pogadać, to tam coś napisze, tak? Mhm. Ale jakoś nie czuję, że ten, że stałe połączenie z internetem i z Battle.netem jest wymagane. Nie czuję, że to jest usprawiedliwione tym, co jest w grze. Tak, i to nie tak, mówimy w kontekście tego, że nam internet nie działa i że nie dajemy rady, tylko po prostu... Po co? Byłoby mogłyby być, tak, mogłyby być, nie wiem, na pewno na World Bossy powinny być wspólne strefy, tak? Tak. Znaczy, na eventy. Są. No. Ale znaczy, czy to musi ja być na ten kompromis, online? Ja na ten kompromis bym poszedł, że już jak chcecie ten online, to chociaż dajcie w solo dungeonach możliwość kliknięcia escape, żeby była pauza. Cała rozkminia. Mhm. Nagle coś ci wybucha w domu w trakcie robienia dungeona, leci za tobą ten kamyk, a ty już nie masz wyboru i musisz pobiec, coś ogarnąć, no i jesteś cofnięty, tak? No dobra, to jesteśmy w kontekście świata, to jeszcze powiem tak. World eventy są fajne, dużo lepsze w porównaniu do tych z dungeonów. Mimo, że też się powtarzają. Mimo, że też się powtarzają, spotykasz je organicznie. Możesz wejść lub nie, porobić fajne dropy i łączą się też z Helltide'em, o Helltide'zie później, więc jak najbardziej na plus, coś się dzieje. Tak, mimo że też się powtarzają, to są na tyle, jest to na tyle fajne, że jest jakiś objective, który wymaga, żebyś był w kilku miejscach naraz, na przykład to jest właśnie fajnie, że wpadasz na innych graczy, którzy też to z tobą robią i tak. Nagle zamiast co do sekundy łapać, żeby stać w dobrym miejscu i odpowiednio tego questa robić, to każdy idzie w jeden punkt i jest taka udana kooperacja i współpraca bez żadnych wypowiedzianych słów między graczami. I da się zrobić je solo, nawet na WT4 i to dosyć proste są, przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale party jest dużo, dużo prościej. Kimś jest dużo, dużo łatwiej jeszcze zrobić. Party i po prostu z losowymi ludźmi na mapie, tak? Tak. Dalej, w świecie mamy też... Gdzie ty idziesz? Gdzieś idę. No są world bossy. World bossy world same bossy. Sobie są spoko. Jeżeli chodzi o... Że wow, patrzcie, dużo rzeczy się dzieje i tak dalej. Fajnie to łączy wszystkich graczy, żeby zrobić jakiś większy rozpierdziel. Tylko tak. Pierwszy problem z world bossami jest tak samo jak z jednym world eventem, czyli z Legionem, że nie ma w grze nigdzie timera na to, że coś się dzieje. I to nawet... O, właśnie zarazem eventa. I to właśnie nie musi być nawet rozkmina, że jest timer w grze, który cię liczy, że za 4 godziny i 16 minut od teraz będzie world boss. Nie, wystarczy, że jak world boss respi się na mapie, albo ma się respi za 30 minut, to dostajesz powiadomienie od serwera na twarz, że za 30 minut jest world boss. Bo teraz, żeby wiedzieć, że jest world boss, to albo trzeba używać jakichś... I Legion też, to trzeba używać jakichś zewnętrznych trackerów, żeby ci pokazywało, gdzie, kiedy, jak, dlaczego, po co. A Legion jest teraz. Już się zaczął na górze, właśnie. No właśnie. I żadnego powiadomienia nie ma. I żeby zobaczyć, bez sprawdzania zewnętrznego, czy coś takiego się dzieje, to trzeba patrzeć na mapę i o, patrzcie, tu jest Legion. Jak ja sobie gram tu i patrzę tu na mapę i gdybym nie pojechał sobie do góry, żeby spojrzeć, nawet bym nie wiedział, że to się teraz dzieje. Więc brak jakiejkolwiek informacji zewnętrznej od serwera, że tutaj to się dzieje, to jest po prostu słabe, tak? No nie ma. No właśnie ty też coś mówiłeś, że są kiedyś już, albo nie wiem, co sobie wymyśliłem, mówiłeś, że są komunikaty, że Arszawa jest, ale nie wiem, o co ci chodziło. Chyba o to, że na mapie się pojawiło, bo... Nie jestem pewien, ale chyba w becie w tym ostatnim w Server Slamie chyba było powiadomienie, że jest World Boss, ale to było dlatego, że to był Server Slam, tak? To chcieli, żeby ludzie się załapali. Tak, ja bym zrobił, że to nie, że Arszawa się pojawia, tylko coś w stylu, że tam sługa Lilith, nie wiem, wstąpa po świecie albo coś takiego, albo tam przebija się do świata. Nie trzeba wprost pisać, żeby albo się działo. Albo mordo spójrz na mapę. Taki napis na środku, mordo spójrz na mapę. To było adekwatne, jak coś to się możesz do mnie tepnąć.
No. I to by było fajne. No ale nie ma. A teraz jeszcze co do samych World Bossów, bo nieironicznie wydaje mi się, że Legiony są fajniejsze od World Bossów, bo tam jest duży rozpierdziel, dużo graczy, dużo się dzieje. W kilku miejscach naraz na mapie trzeba coś zrobić, żeby poprawnie przejść ten Legion, ten event. A przy World Bossach to jest tak, że na World Tier 1, 2 i 3 to padają w miarę szybko i są w miarę proste, ale da się przez chwilkę chociaż poczuć jakąkolwiek moc, że o kurde, dobra, trafił mnie, to jest rzeczywiście World Boss. Ale jak wejdziecie sobie na World Bossa, na World Tier 4, to zawsze stoi jakiś świrek na setnym poziomie, który pokonuje World Bossa 10 sekund. I to nie jest wyolbrzymienie, bo przed nagraniem tego wideo byliśmy na World Bossie i on właśnie tak zniknął, nie? A on tak, był na 90. Mi się wydaje, że postacie bazowo już tak biją, że nawet nasze biją sporo. To jest piniata, tak? To jest... No, bo się itemy nie spełnią. Ja myślałem, inne były... W becie to inaczej wyglądało. Myślałem, że będzie jak w becie. No bo myśleliśmy, że beta to pokazuje, jak gra będzie wyglądać, ale nie do końca. W becie to rzeczywiście ta aszawa była dosyć trudna. Ludzie musieli w miarę ogarniać mechaniki, bić damage, nie padać. Tak, i nieironicznie lepiej było przechodzić z World Tier 2 na World Tier 1, bo ludzie, którzy ogarniali temat specjalnie na maksymalnych poziomach i z dobrymi itemami, schodzili właśnie na World Tier 1 i tam nikt z World Tier 1 na niskich poziomach nie wchodził, a na drugich wchodzili, bo liczyli, że ktoś ich wykeruje. Mieliśmy Konana Barbarzyńcę kilka razy na 6 i 7 poziomie, który po prostu... I on i parę innych osób, które po prostu sprawiały, że nie starczało po prostu obrażeń, żeby to zrobić, tak? Dlatego schodziło się na WT1. No a teraz jest tak, że jak boss nie padnie, to jest coś dziwnego. Tak. I Aszawa ma chyba najtrudniejsze mechaniki, bo te pozostałe to żart. Ja na tych dwóch pozostałych nie dostałem nigdy jeszcze obrażeń od ich umiejętności. Tak, ja z tym goblinem jeszcze nie walczyłem, ale widziałem jego walkę i też mi się wydaje, że jest... Porównanie jest do Aszawy jest prosty. Stoisz w mobie po prostu. Stoisz nie na tyłku, tylko nie powiem... No. Więc Aszawa, Aszawa jest najciekawsza z tych trzech, tak? Tak. Bo tak. Lud to i tak jest mech. Dobra, mamy jeszcze tak, Helltide. Helltide jest, możemy polecieć na chwilę. Możemy polecieć na chwilę, Helltide. A, to zobaczę, gdzie ty pójdziesz. Helltide, no to jest ten motyw, że mapa zmienia się na czerwono, znaczek się pojawia Helltide'a i tam jest 20 minut, żeby to... Godzina. Godzina, tak? Aktualnie stało 20 minut. Tak. Godzina jest na wykonanie tego Helltide'a. Znaczy nawet nie na wykonanie, robisz? Tylko na farmienie go. Na farmienie. Bijesz zwykłe moby, bijesz eventy. Eventy to priorytet. Eventy to priorytet i dropisz takie fragmenty. I tymi fragmentami możesz otwierać skrzynie. Tam zawsze masz chyba gwarantowaną legendę danego typu, zależy od skrzyni. Plus masz jeszcze dodatkowe skrzynie mystery, które dropią 3 legendy i inny loot. Tylko one nie są oznaczone na mapie, w przeciwieństwie do zwykłych. Tak, i jedno co jeszcze najważniejsze jest w Helltide'zie, że mimo, że to jest światowy event, i brzmi jak po prostu jak event, coś na co możesz pójść albo nie, to Helltide jest prawie że obowiązkowym eventem, jeżeli chcesz cokolwiek w tej grze robić, ponieważ 2 albo 3 materiały tylko z tego eventu wypadają. I bez tych materiałów nie można ulepszać, wymieniać, enchantować, imprintować ani nic itemów. Te Fiend Rose i... No. Zaraz zobaczę. Na pewno Fiend Rose, jeszcze jest drugi. Ten z itemów chyba. Forgotten Soul, o. No. Ogólnie to chyba najlepszy... Czy ten pomysł z Blizzarda chyba najbardziej mi się podoba z contentu, bo to jest... gra w Open Worldzie plus, że tak powiem. Tak, czyli bo tu zawsze ktoś jest, zawsze coś się dzieje, są po prostu... I robisz Open World, tak? I robisz Open World, tak. I nagrody są po prostu lepsze niż... W zwykłym. Niezwykłym czyli Open to Worldzie. Zachęca, żeby ten Open World zwiedzać i grać w nim, czyli w tym, na czym ta gra się opiera, tak? No tak, na pewno to jest fajne, jak ktoś nie ma jeszcze odkrytej całej mapy i pokazuje mu, że tam i tam jest Helltide, to akurat może się przejechać. Powalczyć tam, odkryć sobie mapę, złapać sidequesty na miejscu i tak dalej. Mm. Ewentualnie dungeony poodkrywać, to wszystko właśnie fajnie jest zrobione. Jest jeden z lepszych eventów w grze. Mógłby być tylko trochę trudniejszy, bo moby powinny być zbufowane moim zdaniem, albo nie wiem.
Bo tam od czasu do czasu jest taki deszcz meteorytów i to potrafi zabić. Bo deszcz meteorytów to one-hituje, jak za długo stoisz w jednym miejscu. No, także trzeba uważać, bo ja raz sprawdzałem mapę i to mnie po prostu ubiło. Tak. Ale powinno być, moby powinny być zbuffowane, moim zdaniem. Znaczy, może i tak jakieś... jest ich więcej i jest więcej też elit po prostu. I są same demony, więc też powrót przynajmniej do znaczy, do są demonów. Same demony, są też zwykłe. Nie, mi się wydaje, że to w większości są same demony, ale nawet jak są zwykłe, zdania to... są podzielone. Zdania są podzielone, na pewno jest ich więcej i są elity, a no są zwykli, no ale to... ale wciąż mogły być troszeczkę oczywiście może i trudniejsze. I teraz Helltide, jeżeli chodzi o jego skalowanie, to chyba jest twój level plus 2 albo plus 1, coś takiego. No tak. A, plus 2. No, no właśnie, być... 79-80 mi się wyświetla. Mogło być plus 5 nawet, albo plus mogło 10. Być plus 5. Nie, plus 10 to może nie, bo to casualowo byś nie mógł na to wejść. No dobra, dobra. Okay. Do 5 może, żeby było to jakieś większe wyzwanie i żeby bardziej jeszcze wskazywało na współpracę między graczami w open worldzie, niż biegasz solo, szukasz swoich surowców i wychodzisz. I w porównaniu do innych eventów, Helltide trafia się chyba najczęściej. Ja przynajmniej to, mam takie to wrażenie. To mi się wydaje, że to jest takie trochę... Że to się wydaje, że trafia się najczęściej. No właśnie, że to się takie wrażenie sprawia. Mhm. Głównie dlatego, że on trwa godzinę. Długo, okej. Więc jak nawet trafisz, że jest go 15 minut, to z jedną, dwie, może trzy skrzynie nawet zdążysz jeszcze wyfarmić w trakcie tego, tak? W zależności od postaci i buildy. Dlatego on się wydaje taki większy. Ja osobiście jak grałem solo, to też zauważyłem, że legiony też w miarę często się pojawiają. Tylko przyznaję, że tam raz na jakiś czas co chwila prawie patrzyłem teraz na mapę. Jest deszcz. Patrzyłem na mapę, żeby właśnie nie przegapić, nie? No. Ja też jak wychodzę z dungeonu, zawsze patrzę na mapę. Tak, dokładnie o to chodzi. Bo nie ma to innego. I to wracamy do argumentu, że przydałby się jakieś powiadomienie o tym po jaki prostu. Znasz. No, dalej mamy legiony, czyli to są takie instancje, ale że tak powiem w otwartym świecie, bo spełnią się grupy mobków, które trzeba... O, teraz skrzynię otworzymy. A, 150 to jeszcze. To nie otworzymy. Spełnią się grupy mobków, a potem bossy, a na końcu masz trzy takie bossy elitarne. Overlordów. Tak? Elitarne. Overlordów. Elitarne. To nie są bossy, ale... Więc jest to spoko, na 5 minut to jest chyba dosłownie... Tak, plus fajnie buffuje na tego eventa się expa, bo są te ogniska i tutaj właśnie, co ciekawe, opłaca się na Legion pójść od razu, jak go zobaczysz, a nie na 10 sekund przed, ponieważ im dłużej tam stoisz przy ognisku, przy tym evencie, tym więcej expa ci to daje i buffuje, więc to jest dosyć przyjemne. Ja myślałem, że flat, że 5% zawsze. Ale nie, może... nie, zdecydowanie patrzyłem, aż byłem zdziwiony, właśnie liczba się zmieniała. Mhm. Więc to są legiony. Dobra. Trio of Whispers, co? Trio of Whispers, tak. Trio of Whispers to są takie, pewnie ty pokażesz zaraz na mapie, takie zadania dosyć proste, typu zrób piwnicę, zabij elitę, zabij jakąś określoną liczbę mobków i za to dostaniesz nagrodę. Może trochę sprecyzuję. Z Trio of Whispers nie ma per se questów, tylko z wydarzeń, które są na świecie, jak dungeony, eventy, PvP, celary i tak dalej, to one mogą być ustawić się przy przelosowaniu jako wersja właśnie pod Trio of Whispers i wtedy zbieramy te tak zwane Grim Favory, co jest tutaj mam na dole. I jak zbierzemy ich 10, to idziemy do drzewka, wybieramy jedną z trzech nagród. To mamy lootboxa. I mamy wtedy lootboxa, dokładnie. Tak, one są spoko, bo chyba jako jedyna czynność w grze zachęca do robienia piwnic. Bo piwnice to chyba nie wypał jest jednak. Tak, to o piwnicach zaraz możemy powiedzieć. Ale tak, to jest fajne. Plus też, jak ktoś jeszcze sobie farmi dungeony, mapy i tak dalej na 100%, to może wychodzić z założenia, że rzeczy, które na przykład nie są z jego klasy, albo gdzieś, gdzie nie był event, którego nie zrobił, coś, czego nie chce zrobić, tak po prostu, to jeżeli ustawi się Trio of Whispers na to, że będzie nagroda za tą daną rzecz, no to wtedy to jest dodatkowa motywacja, żeby pójść zrobić coś, czego jeszcze wcześniej ktoś po prostu nie robił, tak? Więc to motywuje do zwiedzania, odkrywania i kończenia mapy.
No dokładnie. Plus... Ogólnie World Boss jeszcze dają Green tak, Favory. 5 punktów. No i tyle. No, to jest dodatkowy sposób, żeby zdobywać itemy i żeby tutaj w świecie. Tak, plus jest o tyle fajne, że nawet jak nie zwracacie uwagi na to, to potrafi się Trio of Whispers robić pasywnie, nazwałbym to, tak? Przez to, co wy robicie, to często Trio of Whispers samo z siebie po prostu się bije, bo akurat robiliście coś, co było wybrane przez drzewko, że tam chce odebrać swój dług. No, no dokładnie. To jest też powiązane z fabułą, no, jak ktoś przejdzie, no to zrozumie. Dobra, i co tam? PvP. Jeszcze piwnice, dobra. Piwnice, o Jezu, jakie to jest beznadziejne. Ja myślałem wcześniej, że to jest, będzie coś pewnego, że tam zawsze elitę spotkasz, tak? A raczej grupę mobków i pewną elitę i... No i będziesz chciał to robić. No to jest dodatkowy ekran wczytywania. To jest jeden pokój. Mało jest tam tych mobów. Nie, jeśli nie robi się Green Favorów, to nie opłaca się. Tak, ogólnie piwnice same w sobie mają... Ring Ancestral, potem sprawdzę. A w sumie... Są trzy rodzaje piwnic. Jest piwnica zwykła, gdzie po prostu trzeba ją wyczyścić. Jest kilku przeciwników, które potem już tam wyskakują z ziemi oczywiście. Drugi rodzaj piwnicy to jest piwnica eventowa, gdzie wchodzisz do środka i odpalasz eventa i jego wykonujesz. I trzeci rodzaj piwnicy, najrzadszy, to jest, gdzie znajdujesz właśnie kilka treasure goblinów. A jak wiemy, treasure gobliny po prostu mogą wydropić więcej itemów. I ogólnie, z tego co zrozumiałem, argument za piwnicami był taki, że no patrzcie, jest właśnie ta szansa na gobliny, można więcej luta zdobyć itd., itd. Tylko, że to na tyle rzadko się wydarza i na tyle ten loot z tych goblinów wcale nie jest aż tak dobry, nie jest, że po prostu nie opłaca się tego robić, bo to... Też wejdziesz, trafisz raz na 100 piwnic, trafisz właśnie na 3 treasure gobliny i grając na World Team 4, mając item power po 800, trafisz na te gobliny i ci wypadnie kilka legend sacred. No i to jest takie... Tak. To powinno być coś w stylu jak w Diablo 3 było ta strefa, ta królestwa tych goblinów, nie? A jak jesteś na drabinie, to cię trafia meteory, by the way. Żeby było ich tam 20. Jak tam. 20, 30, 40 i mnóstwo tak, tak. Jakichś rzeczy, które można rozwalić idąc przez te piwnice, w których też nawet kasa po prostu nie wypada, bo tu z kasą jest straszny problem na wyższych poziomach. Przynajmniej ja to tak odbieram, bo nie ma czasu salwadżować itemów. Ma znaczenie. Trzeba wszystko sprzedawać, żeby mieć kasę na ulepszanie itemów, co jest... Sama mechanika w sobie jest okej, tylko sposoby zdobywania kasy są strasznie słabe. No właśnie, tylko jeden jest tak naprawdę. Tak naprawdę, tak. Trzeba sprzedawać itemy i to jest cała rozkmina. Najbardziej optymalne jest wszystko, co jest słabsze niż legenda, sprzedajesz, a legendy w teorii salvage'ujesz. Tylko, że w pewnym momencie to dochodzi do takiego stopnia, że nawet legendy się sprzedaje, bo... Ja może pokażę, ja mam teraz 800 tysięcy, tak? Mhm. A, o właśnie, buty sacred mi wypadły. Dlaczego na WT4 jest sacred? I w każdym razie... Teraz się zapomniałem, co ja powiedziałem. No, że... Buty sacred ci wypadły i mówiłeś, że nie ma jak zarabiać, nie ma takich... A, właśnie, mam 800 tysięcy, a jeszcze parę dni temu miałem chyba 30 milionów, coś koło tego i w przeciągu 2 minut, bo ulepszałem, wymieniałem, poprawiałem sobie itemy, no to znowu spadłem do miliona, bo jest tak droga ta cała zabawa, nie? Gracze mają to, co chcieli, że kasa ma znaczenie tutaj, no. ale jest aż trochę za drogo. Aż za bardzo, nie? No. Dobra, to dungeony, tak? Nightmary. Nightmary. Są spoko, znaczy są spoko, ale niestety gra się jak w Path of Exile te mapki. Czyli patrzysz tylko, czy nie ma afiksów, które wyłączają twój build. Tak, dokładnie. Tak. Bierzesz te, które... Albo ci nic nie robią, albo mało wpływają na ciebie i ciśniesz. I tyle. I to jest cała rozkmina. Jedno, co jest fajne, to Nightmare Dungeony robi się szybciej według mnie niż zwykłe. Plus częściej jest zakończenie, że masz 3 obiektywy jakieś do rozwalenia zamiast jednego bossa. Co sprawia, że jest taka większa różnorodność i ciekawość w robieniu tego kontentu po prostu. No ale koniec końców... Patrzysz na klucz, patrzysz czy tier, jego poziom jest adekwatny do tego, który ty chcesz robić. Patrzysz na jeden afiks negatywny, czy ci nie przeszkadza. Jak nie, to robisz.
A jak ci przeszkadza, tego wywalasz i bierzesz kolejny. Jeszcze taki cheat, przynajmniej jak ja zauważyłem, patrzysz na dwa ostatnie afiksy. No. Pierwszych dwóch nie musisz patrzeć, albo nawet na ostatni, bo zwykle na ostatni. No właśnie mówię, że jeden ostatni jest najgorszy. Czasami tak. Przedostatni od buildu, bo tam na przedostatni na przykład mnie może wyłączyć, bo neguje obrażenia skrytów. No to też muszę to pominąć, tak? No, a tak jak naprawdę jak w ostatnim. A w ostatnim to chyba na mnie głównie działa, że na ceceki są imion, czy coś takiego. Mhm. O, Gloves Ancestral. Uniki w sensie. I jak nie ma tych dwóch afiksów, to już nieważne, co tam jest innego napisane. Nieważne, co cię śledzi po mapie i bije i przeszkadza. No, wszystko można robić jak leci. Chociaż Woodidge opadł na tym, co, no. co go goniło, ale to po prostu trzeba uważać. I nie grać na hardkorze. I nie grać na hardkorze, dokładnie. Dobra, i jeszcze PvP zostało. Ja powiem krótko, bo krótko grałem, a zaraz wam sprzeda Big Brain Move. Na tak. PvP to taka przygoda co ze streama, czyli króciutko weszliśmy, ktoś padł przez przypadek, bo wszedł nam pod skillę. Trzeba tu przejść. A ja byłem sam i próbowałem zawalczyć z kimś na setnym levelu, żeby zobaczyć jaka jest tam różnica, nie? I powiem, że nie ma podejścia, level ma strasznie duże znaczenie, bo padałem na strzała tak naprawdę i wydaje mi się, że PvP jest chyba tylko dla max levelowych graczy, bo cię cisną strasznie. Tak, takie pure PvP, no to trzeba być 90 or higher, żeby na World nie ma tam 4... Wydaje mi się, że nie ma skalowania per level. Tak, a żeby teraz powiedzieć, naprawdę trzeba mieć idealny build i wysoki poziom, bo inaczej po prostu nie ma podejścia. A ja trochę więcej pobawiłem się w PvP, zresztą tutaj jak widzicie jestem na Bloody Steedzie, ten najdroższy mount za PvP za 100 tysięcy Red Dusta, teraz jeszcze mam 44 tysiące prawie Red Dusta, tej waluty ze sobą, ponieważ trochę to pofarmiłem i tak, jak wszedłem sobie na World Tier 4, żeby powalczyć, no to experience miałem dosyć podobny do tego co miał Wonsu. Innymi słowy, inni gracze na mnie patrzyli i mówili, jak ty śmiesz być tu na 78 poziomie, 77, bo to nie miało absolutnie żadnego sensu, po prostu mnie usuwali i nie było absolutnie żadnego podejścia, więc nie ma to na razie przynajmniej żadnego sensu, żebym próbował, ani żeby Wąsu też próbował coś teraz robić, ale jak widzicie te 150 tysięcy ugrałem i to zrobiłem w następujący sposób. Na PvP można wchodzić też na niższych World Tierach. A jak wiadomo, wszyscy najbardziej hardcore'owi gracze PvP grają na najwyższym World Tierze, bo oczywiście tam leci najwięcej właśnie tego Red Dusta, który można zdobyć tej waluty, więc wszyscy farmią się tam, biją się tam. Ale jak zejdziecie na przykład, pierwszy przykład World Tier 1, to tam praktycznie nie ma nikogo i możecie robić takie zapętlony content, nazwijmy to, pokonujecie Sifting Abomination, który jest tam bossem mapy PvP jakby. On wam zrzuca z 1000 tych Red Dustów i robicie wszystkie eventy, które są na miejscu. One tam jest między 2 a 4 chyba i w miarę da się je regularnie robić, bo one respią się, nazwałbym to po sobie, więc można to na spokojnie farmić. Nikt wam nie grozi, bo jesteście na World Tier 1, ale jak ktoś przyjdzie na World Tier 1, to będzie jakiś ziomek na niskim levelu, więc tak długo jak nie chcecie zrobić dick move'a tak zwanego i nie włączycie sobie PvP all, to nie będziecie sobie nawzajem przeszkadzać, a jeżeli on wam spróbuje coś zrobić, to po prostu się wywróci od was, tak? Więc można na spokojnie PvP w formie PvE farmić. World Tier 2 podobna sytuacja, tam już troszeczkę więcej ludzi jest, też na niższych poziomach, więc nie ma problemu. World Tier 3 daje jeszcze więcej nagród niż World Tier 2 i World Tier 1. Jeden minus jest taki, że na World Tier 3 już biega troszkę więcej ludzi, i biega też więcej ludzi, którzy używają właśnie tego sposobu na farmienie Red Dusta, żeby nie ginąć cały czas na World Tier 4. I tam, co ciekawe, to ci muszę Wąsu powiedzieć, na World Tier 3 jak grałem z ludźmi, no, którzy byli na poziomach podobnych właśnie do mnie, to tam poczułem normalnie rzeczywiście PvP. Nie było przez większość czasu jakiejś jednostronnej dominacji ani z mojej strony, ani z ich, tylko rzeczywiście polegało to na skillu, tak? Czy umiesz się dobrze ustawić, zdodżować, dobrze cooldownami zarządzać i tak dalej, żeby pokonywać, więc to było rzeczywiście good PvP experience. Ale jak nie lubicie PvP i nie chcecie walczyć z innymi ludźmi, bo uznajcie, że Diablo to jest PvE game i koniec, no to tak jak mówię, zejść na niższe poziomy trudności i na spokojnie nagrody można sobie wyfarmić.
Tylko trzeba mieć na uwadze, że po prostu trochę to wolniej będzie lecieć, tak? No bo nie pokonuje cię innych graczy. Nie ma bonusów za warty. No dobra. Nie, za warty jest, no w sensie nagrody z eventów i z Sifting Abomination są większe na wyższych tierach niż na niższych. No tak, tak, tak. Na przykład na pierwszym wywala ci chyba tysiaka Red Dustów, a na tym, a na czwartym to widziałem między 5 a 10 tysięcy, tak? Więc dosyć to szybko idzie. Ale na przykład też dostałem achievement za bycie ultra killerem, bo włączyłem sobie o tą opcję, to jest PvP on Available, ale tutaj jest Bloodmarked, się oznacza, że walczysz ze wszystkimi graczami i jak pokonasz 10, to wtedy stajesz, jesteś oznaczony na mapie i wszyscy chcą cię naklepać, ale ty za klepanie kogokolwiek, nawet nie za zabijanie, dostajesz właśnie Red Dusty i jak przez 5 minut bodajże utrzymasz się przy życiu, no to dostajesz sporą nagrodę i achievementa i też to w ten sposób zdobyłem, chyba miałem ja rekord osobiście, że w jednym podejściu z tym Bloodmarkiem na trzecim tirze 40 tysięcy, tak? Na jednym jakby rolu zebrałem tej waluty. I to było dosyć fajne. Brzmi spoko. Tak, i nikogo nie goniłem, nie byłem, nie robiłem dick move'a, tak? Tylko ludzie sami na mnie wbiegali i jak raz przegrywali, to potem nie przychodzili, a niektórzy to tam... Największą akcję miałem, jak 4 osoby na mnie naraz biegały, żeby mnie wyklepać, no ale mieli poziomy 50, więc... No. Byłem ich world bossem, tak? No, dobra, to teraz tak, może coś o postaciach jeszcze powiemy, co tam, tak, Łotrzyk, spoko, przez całą grę silny, podobno nie może bardzo poszować Nightmare Dungeonów, bo no nie jest aż tak wytrzymały, ale mnie to już chyba raczej nie będzie dotyczyć, bo chyba nie będę aż tak cisnął, grałem najpierw swoim buildem, potem przerzuciłem się właśnie na ten ze stronki i korzystałem przez jednego z prosów. I jest sztos, gra, no czuć, że to jest Łotrzyk, jest inny niż Demon Hunter zdecydowanie. Bo to niektórzy mogli powiedzieć, że o, Demon Hunter w zero, nie. I gra się inaczej. No i ja gram wariantem pod mele, bo chciałem zobaczyć jak w mele będzie cisnął, bo w becie grałem ręcz. Nie czuję, żebym się znudził. Build w tej grze bardzo szybko, znaczy bardzo szybko zdobywasz wszystkie umiejętności, wszystkie 6 umiejętności, które używasz przez całą grę. I jakoś mnie to nie nudzi. Trochę się zmienia sposób działania według tych aspektów, ale to na plus, tak? Więc ja bym powiedział, że Łotrzyk spoko. I nie ma żadnych problemów, jak ktoś chce zagrać, to myślę, że powiem. Tak, jeżeli chodzi o Sorka, to jest najłatwiejsza klasa do grania. Jeżeli chodzi o puszowanie Nightmare Dungeonu, to też jest podobno jedna z lepszych. Oczywiście nic się nie równa Barbarzyńcy. Jeżeli chodzi o jego możliwości, ale też bardzo się przyjemnie gra. Mystery tu jest, chest. Ja zostało 30 sekund, może zdążysz. Ja otworzyłem to na górze, bo nie widziałem. I gra się przyjemnie też, tak jak mówiliśmy wcześniej, to za czasów kampanii do tego 50 poziomu to 2 czy 3 buildy nawet udało mi się przetestować. Tutaj już na tych wyższych no to musiałem wziąć jakiś no niestety optymalny, a nie swój własny, żeby po prostu nie umrzeć od braku skalowania się mojego poziomu względem poziomów przeciwników, obrażeń zadawanych i otrzymywanych. Ale gameplayowo jest bardzo przyjemny, jest bardzo flashy, dużo się dzieje. Teraz jak widzieliście przed chwilą, jak ulta odpaliłem, no to cały ekran był zawalony od elektrycznych wybuchów, więc jest bardzo, bardzo fajnie w tym kontekście. Więc jeżeli chodzi o inne za to klasy, to u nekromanty to chyba dalej się zgadzamy, że się nic nie zmieniło w kontekście takim, tak, że pod Bone Spirit on dalej robi rozpierdziel, jak ich mało, ale jeżeli chodzi o sam gameplay, to jest po prostu nudny. Plus większość ludzi, którzy gra wysokopoziomowym nekromantom i próbują coś większego osiągnąć rzeczywiście, to jak są te miniony, które on może przywoływać, to wszyscy je wyłączają i biorą małe buffy do statystyk, zamiast używać swoich minionów, bo miniony okazuje się, że biją za mało w porównaniu do pure damage od nekromanty, jak jest nabuffowany. Legion. No widzę Legion, można jechać. I są po prostu mało opłacalne. No, widziałem, że zamiast brać 4 szkieletowych wojowników, to bierzesz na przykład po prostu plus 5% do szansy na trafienie krytyczne. I tak, to, tak, tak. Co ciekawe, skaluje się o wiele lepiej. To coś miałeś się z tego, że ja grałem w becie No Summons. No, jak się okazuje, ludzie tak grają. No tak mi się wydawało, że to jest bardziej optymalne, bo
Znaczy przynajmniej na razie, bo jeszcze nie jest to dobrze zeskalowane, tak, mi się wydaje. Zresztą są obrońcy summonów, są ludzie, którzy grają pod summony i rzeczywiście mają odpowiednie aspekty i buildy, które sprawiają, że summony biją jakiś damage i same w sobie też nie giną. No i sure, tylko to jest mało reliable i wciąż jest to o wiele niższe niż zwykły Necro. Ale to chyba tyle o Necro. Dalej mógłbym powiedzieć coś o Barbarzyńcy. Barbarzyńca dostał już 400 nerfów, bo był po prostu za mocny. Niektóre nerfy były adekwatne, niektóre nerfy to były bug fixy, bo źle skalowały mu się obrażenia i mógł w nieskończone zwiększać obrażenia, dlatego na pewno na YouTubie i na forach można znaleźć screenshoty oraz filmiki, gdzie Barbarzyńca z Whirlwinda bije po 500 bilionów obrażeń. Przepraszam, miliardów, sorry. Tak. Ale to już naprawili, ale dalej jest topowy. Ma chyba, z tego co kojarzę, dwa główne buildy, które działają, ale też jest dosyć dynamiczny, mobilny. Plus w kontekście grania pod party jest bardzo fajny, bo ma dobre buffy, które działają na wszystkich. No właśnie, nie wiem, czy zauważyłeś, okrzyki działają nie tylko na osoby w party. Ja dostawałem na świecie. Tak, często. Ale to mówiłem w kontekście, jak robisz dungeony i tak dalej, no to musisz mieć ziomeczkę w party. Ale na eventach, teraz też na Legionie, jakby to jakiś barbarzyńca był, o jest, i on na nas nakrzyczy, to też te buffy na nas chodzą. O, i widzisz, mam teraz 4 na increased, jest Campfire, teraz mam plus 5. A, rzeczywiście, okej, okej. Więc tak jak mówiłem, to rośnie. Dlatego opłaca się stać wcześniej. Ale Barbarzyńca, ty masz coś o Barbarzyńcy do powiedzenia? Wygląda spoko do grania w sezonie pierwszym albo tam w którymś, nie? Ja osobiście mam opinię, że... Tak, ja osobiście mam opinię, że Barbarzyńca jest najmocniejszy z jednego względu, mianowicie z tego, że ma najwięcej itemów, a każdy item dodatkowy, który wyposażasz, to jest dodatkowy aspekt i tym bardziej na broniach to jest dodatkowy gem slot, gdzie wkładasz głównego gema pod damage, critical strike damage, vulnerable enemies i to jest po prostu dlatego takie mocne. Tak. Dlatego właśnie ogólnie chyba barbarzyńcy i łotrzycy mają największy ogólny power ze względu na to, że mają więcej itemów niż pozostali. Druid, to ty zacznij o druidzie. Druid, okej. No, wszyscy się z niego śmiali, niektórzy próbują, niektórzy streamerzy z Ameryki, z Teksasu, którzy grają w WoWa przez długi czas i teraz grają w Diablo, próbują utrzymać mema, że druidzi są słabi, ale w endgame'ie nie są słabi, po beznadziejnym levelowaniu cisną strasznie. Są filmiki, jak te world bossy zabijają w 3 sekundy, no to może przesadziłem. 10 szybko. Sekund, tak, szybko i z tego huraganu, co bił w becie 17 obrażeń, to teraz już się nikt nie śmieje, bo druid ma mega powera, wyskalował się po prostu. Tak, ogólnie wszystkie mele postacie na początku mają, mele mają problem, żeby w levelowaniu mają po prostu ciężej, bo większość mechanik jest anti-mele, a nie anti-ranged albo both. Ale właśnie druid to się bardzo, bardzo odpala w late game, tylko że ten late game u niego to jest tak chyba 80 plus, mi się wydaje, więc zanim poczujecie tego true powera u druida, no to trochę farmienia was czeka. No i wszyscy szukają tego jednego hełmu, co się Tempest Roar nazywa. On sprawia, że wszystkie storm skille są również teraz werewolf skillami, nie? I to sprawia, że jesteś OP. Więc wszyscy tego szukają i farmią, ale bardzo unikalny gameplay, fajnie wyglądają te przemiany, też jest dynamiczny, w przeciwieństwie do oczywiście nekromanty. Jak przetrwa się ten okres między 50 a 80, bo wtedy jest najgorzej, to jest rzeczywiście fajny do rozgrywki. Mi się wydaje, że na początku też jest słabo. Tak samo barbarzyńca. Jest słabo, tak samo barbarzyńca, mele mają gorzej, tak? Ale taki pierwszy... najgorszy rozstrzał jest po kampanii, a przed true endgame'em. Aha, okej. Okay. Ogólnie bossy w pierwszym akcie są antymele też. Tak, grubo. Tak, dokładnie. Ta matka, bo co przyzywa, to słabe to jest dla mele. Tak, I jeszcze tam jakieś bossy były, pamiętam, że są antymele, więc... No tak. Słaby chociażby nawet ten Cerber, ten Andrzej na Cerberku w drugim akcie też jest też może irytować. Mocny na mele. Nieironicznie ludzie polecają, żeby grać na World Tier 1 na tych klasach, tak? Barbarzyńca druid. Tak, bo żeby gdzie my zaczęliśmy na World Tier 2.
No tak, to, ale właśnie Sorcerer i Watt to grają cały czas w party, to nie mieliśmy żadnego problemu, bo w ogóle jest zupełnie inna skala mocy i trudności, jak się gra w party niż samemu, tak? Tak? Dlatego o wiele też szybciej się zdobywa expa grając w party. Jest ten Champion's Demise bodajże, on ma takie trzy linie, po których się idzie. O, wbiłem paragon. I jak grasz w party trzyosobowym, to nie dość, że masz właśnie bonus do expa od tego, że grasz w party, to każdy z twoich graczy idzie inną linią i cały exp z trzech linii idzie do wszystkich, więc trzy razy szybciej praktycznie expa wbijasz i ludzie tam właśnie osiągają chore liczby 10, 20, może nawet 30 milionów expa na godzinę. Na godzinę, ja zaznaczę, że 79 poziom 10 milionów ode mnie wymaga, więc levele nawet z takimi wymogami szybko tam wlatują. Tak. Dobra, co dalej? Tu już takie pierdołowate tematy zostały, ja jeszcze wyskoczę z jednym, którego nie mamy na liście. Wrogowie. To może najpierw, najpierw trochę posłodzę. Bardzo mi się podoba to, co zrobili z czempionami. To jest w ogóle... Najlepsza decyzja. Najlepsza decyzja ever, że to, że czempiony to są mobki, które dają aurę redukcji obrażeń, ale na nich aura nie działa. I musisz zmieniać targety, musisz tego czempiona ubić albo dwa, bo często są w Nightmare Dungeonach po dwa. To jest tak świetne, bo po prostu zmienia sposób, w jaki podchodzisz do walki, tak? Ma to bardzo duży wpływ. Tak, i w przeciwieństwie do Diablo 2, jak jest typ, który ma immuna na ciebie i nic nie możesz zrobić, to tutaj po prostu od niego zaczynasz i resztę walki robisz normalnie. Tak. Wymaga od ciebie odrobinę myślenia, żeby zobaczyć, że kurde, powinienem bić po 100 tysięcy, a bije tylko po 200 obrażeń. Coś się wydarzyło chyba. Więc zdejmujesz czempiona, który daje aurę i znowu jest piękny. Bardzo to jest dużo lepsze rozwiązanie niż immunitety, tak. Tu się postarali. No i chyba to tyle słodzenia, bo afiksy mobu. Afiksy elitarnych mobków ja bym podzielił na albo non-consequential, albo jesteś dead. Przynajmniej ja tak odczuwam, bo jest kilka. Dobra, przede wszystkim ten magmowy. Ty nie wiem, czy kojarzysz, z moba wypadają w trzech kierunkach. Tak, te kulki lawy, jakby te, co po te strumienie idą. I on i zostawia. To na mele to ja nie mogę przy tym stać. Tak mi ciężko bić te moby. To jest tu hit KO praktycznie. I jeszcze... I w aurze to biją, tak? Czyli jak stoisz blisko nich, to dostajesz tym. I jeszcze one się obracają do ciebie tym. Czyli ty nie możesz po prostu stać dobrze, bo on się obraca i bije cię tym. Jedyne co, no to możesz zestanować ich, to masz chwilę wytchnienia. Scecekować, tak? Ale to jest... nie lubię bić mobów. Strasznie ciężko. Strasznie zależy to poziom trudności dla mojej postaci. No. A pozostałe to są... Naprawdę podział consequential i non-consequential to raczej jest jeden afix magmowy it deals damage versus pozostałe I don't read, tak? No. Jeszcze jest jeden słaby motyw, że moby potrafią zestakować 3-4 różne typy CC i są takie momenty, że przez to po prostu ginie, bo tak, nie ma robisz chain CC i nawet jako sork, jak ja mam dwie rzeczy, które mi wywalają ze wszystkich CC-ków, Fire Shield i Teleport, to czasami jak bardzo źle trafisz, albo akurat masz cooldowna, no to nagle stoisz przez 10 sekund, nic nie zrobisz i padasz. To jest cała rozkmina. Moim zdaniem też za mało jest ich, bo często się trafia tak, bardzo często jest mobek, że ma dwa rodzaje ścian. No kto to wymyśli? To jest tak głupie. Tak. I te ściany to są... Dobra, jeszcze ściany są trudne, ale tylko w niektórych przypadkach, tak? No, one są bardziej a nuisance niż problem, to denerwują, tak? No, dokładnie. To jest cała ich rozkmina. Co jeszcze o mobkach mogę powiedzieć? Jest mało rodzajów. To jest mało nie rodzajów, ma co ukrywać. Tak. W trailerze Path of Exile 2 jest więcej rodzajów mobków niż w całym Diablo 4, dziękuję. No, trzeba iść dalej. No, chyba tak wygląda ta rozkmina właśnie, że niestety, ale... No, nie wiem, czy z jakiego powodu to zrobili, bo tutaj lokacjami i różnorodnością lokacji to jest nawet okej, tak między aktami, jeżeli chodzi o różnice. No ale reskin tego samego mobka 17 raz i zmieniona nazwa. Na początku mamy szkielet. Zmieniona nazwa. Tak, najpierw mamy szkielet, a potem typ się nazywa... Tak, Burning Dead, to też jest szkielet, a potem nazywa się Horror i to też jest ten szkielet. Więc, no to... Słabo.
Słabo. Może dodatki, coś tam, to, no ale to dodatki będą nowe, no to no. będą po prostu nowe lokacje i wersje, no to tutaj zobaczymy. Nic się zapewne nie zmieni. Bo w Diablo 3 też podobno Reaper of Souls uratował pod względem różnorodności mobków. Tak, tak, więc na to jeszcze po prostu czekamy. Dobra, dalej. Mounty. Mounty są fajne jakie masz, ale mają parę beznadziejnych aspektów. Blokują się na pikselu dosłownie. Tak, ja może zademonstruję. Stoję sobie tu na koniu. No i chcę przejechać tutaj na dół na prawo. Przejechałem. A teraz chciałbym, żeby koń wykazał się pathfindingiem i sobie tu przejechał. No przecież wie jak tam przejść, nie? Okej, okay, teraz zadziałało. Idealnie. Aha, bo to jest za mało ten. Okej. Okay. A tu przejdziesz? Nie, tu nie przejdziesz. To musiałem już trochę do góry pojechać. Dobrze, w każdym razie pathfinding mountów jest taki, że o. Czemu on nie może zrobić tego, co zrobił przed chwilą i po prostu pójść do góry i przejechać w dół? Muszę jeszcze wyżej i dopiero teraz łapię pathfinding. Mi się nie wydaje, że to jest jakoś tak daleko, żeby koń już nie ogarniał trasy, tak? To już w Lost Arku to lepiej działało. Tak, barykady są bez sensu. O Jezu, barykady, na pewno jak graliście to wiecie, te barykady i dwóch szkieletów albo ziomków kuszników. I tak. Jedziesz sobie, jedziesz do dungeona, jedziesz do Nightmare Dungeona, jedziesz na event, cokolwiek, żeby coś zrobić i musisz zejść z konia, bo jest barykada, przez którą nie da się przejść. Są lokacje, w których da się jakoś tam to w miarę się zmieścić, tak? Bo jest jak minimalne przejście, żeby koń się zmieścił, ale w większości wypadków trzeba zejść z konia i ów barykadę rozwalić. I normalnie samo w sobie to by nie było problemem, ale jak teraz zademonstruję, wszedłem na konia, a jestem w mieście, wyjadę z miasta i to pokażę, bo państwo w Blizzardzie postanowili, że mount, żeby na niego wrócić po strzemnięciu, a uwaga, 6 sekund. Bardzo duży cooldown. 6 sekund, no. Barykadę schodzisz i ją rozwalasz. Nie ma jej, od razu. To jest strasznie długi cooldown. A jeszcze lepiej, jak ktoś cię zrzuci z konia. Chcesz sobie pojechać dalej? Spoko, 30 sekund. Był jeden kusznik na mapie i cię akurat wywrócił. Plus jeszcze na koniu, z konia możesz atakować jednym skillem, który został stworzony tylko po to, żeby pokazać go w zwiastunie. Tak, właśnie tego nie używasz. Jeden counterpoint na to dam, jak ja biję obrażenia przez barykady. Ale jak biję obrażenia na frozen enemies większe, to akurat ten mój zamraża przeciwników. To jak sobie zacznę, innym buildem? No, to mówię, że to jest malutki counterpoint, który akurat pasuje pod moją tą. Znaczy jest to fajne, ale jeden skill i nie można wybrać, powinno być parę wariantów. Fajnie, że jest, ale dużo nie wnosi. Tak, no tak naprawdę fix powinien być taki, dwa fix. Po pierwsze mniejsze cooldowny. Po pierwsze usunąć to, że jak cię zrzucą z konia, to że musisz czekać pół minuty, żeby na niego wrócić. Tylko niech wtedy będzie te 6 szalonych sekund. Ale jak ty zsiadasz, dajcie to na 3 sekundy, 2 sekundy. Albo 0, po co? I już będzie okej. Okay. Patrz jakie mam trofeum. Plus... Masz takie? Nie, ale mam Butchera. Plus... Pokaż to Butchera, to jest tak śmieszne. To poczekaj, tylko dopowiem. A druga rzecz, no to jest ta mała siekierka z Butchera. A druga rzecz to, przy tych barykadach, słuchajcie, daliście nam super umiejętność, ten galop, żeby biec przez chwilę szybciej na swoim koniu, żeby micromanagement na tym robić, to może jak klikacie spację, jakbyśmy klikali spację i galopowali, to fajnie by było, jakby to na przykład mogło rozwalić barykadę. Przecież to nie jest tak, że barykada daje jakiś chory loot i exp i to jest tak ważny przeciwnik w grze, że nie powinien być one-hitowany przez konia. No nie, to jest po prostu kawałek drewna, który nic nie daje i blokuje w trasie. To, jakie to było fajne, że można zrobić, że galopem to rozwalasz. Albo jeszcze lepiej, żeby inaczej mechanikę zrobić. Nie działa ona idealnie, jak z wąsem widzieliśmy, ale jak jest... Jak konie przeskakiwują między klifami i tak dalej, bo można na koniach przeskakiwać, nie zawsze to działa i trzeba idealny wbiec, żeby przeskoczyć, to skoro już jest mechanika skakania, to czemu koń nad barykadą nie może przeskoczyć? O, właśnie, dokładnie. To by było fajne. Nawet nie musisz się rozwalać, tylko przeskoczyć po prostu. Cała rozkmina. Jeszcze jeden minus, jedna rozkmina na koniec. Czy będą inne mounty niż konie? Nie wydaje mi się, ale fajnie by było. Na pewno widziałem armora, który sprawia, że twój koń wygląda jak jeleń.
duży. Okej, ale mi chodzi na przykład o tygrysa. No nie pasowałoby chyba trochę. No tak, ale kogo obchodzi, żeby nie pasowało? Fajnie by było jakby... Ja nie mówię, żeby lecieli na poziom WoWa z ilością mountów i tak dalej, tylko... No nie wiem, no... Większy koń, mniejszy koń, to już jest pierwsza rozkmina. Tygrys, wielbłąd dedykowany na pustynię. Takie rzeczy. No, no ale dobra, zobaczymy, bo wiesz, mam rozkminę, ile można zrobić rodzajów konia. No, cóż, raz trochę ich jest. No dobra, to no. Tyle o mountach, to teraz chyba transmogi. Tak, transmogi to powiem tak. Sklep jest, można kupić kosmetyki, nie wiem po co. Jest tyle tak. Transmogów do zdobycia w grze, że... Tak, ja osobiście patrzyłem na ten sklep i te mountowe i mounty to konie wyglądają tak samo jak wyglądają, tylko mają czasami troszeczkę inny kolor. Armory można w miarę fajne i tak wydropić w grze, tak samo kosmetyki są do postaci. I tak jak patrzę na przykład na ten transmog, na ten wygląd dla Sorcerera i on mi się podoba, szur, jest fajny, nawet pasuje mi pod prądy pod mojego builda, tylko że ich tyle tu wypada, że nie ma potrzeby tego robić po prostu. Zresztą mam kilka transmogów zapisanych, mam na przykład taki cały czerwony, nazwijmy to pod Archona, bo jest fajny. Tu taki, no, jak sami widzicie, nie ma co tego kupować, bo to wygląda i tak dobrze. Jedno co jest fajne, to właśnie te zmiany tych transmogów i to fajnie zrobili. Jak mamy na sobie przedmioty, to na itemach można transmog show albo not show. O, i teraz no, tak wygląda mój pancerz bazowo, który mam na sobie założony, ale kliknę ten przycisk po wybraniu wyglądu, no i mogę go sobie z powrotem założyć. Plus też jak wymieniam item, zakładam nowy item, przykładowo wymienię sobie teraz buty. Na butach mam transmog, jak je założę, transmog dalej pozostaje. Więc nie trzeba każdego itema oddzielnie transmogować, co też jest dużym quality of life. Mhm. No, dokładnie. Więc spoko. Sklep, bo Blizzard może jeszcze wytoczyć ciężkie działa, ale na razie sklep, nie czujesz się źle, że nie masz tych itemów ze sklepu. Tak. Tak, a ani w kontekście... Nawet na konia dropisz. Nawet na konia dropisz. Tak, na konie też dropisz armor, oczywiście. No i konie dropisz. A co do samego sklepu, no to jeszcze będzie ten Battle Pass, ale na razie z tego co widzieliśmy, to jest potwierdzone, że tam będą kosmetyki oraz premium waluta, czyli te platynki tutaj. I zamiast te platyny kupować, no to wtedy można z Battle Passa wyfarmić, żeby sobie kupić coś w sklepie i wtedy robicie to za darmo. Jedno co zaznaczę, to zapewne będzie rozmina taka, że żeby dostawać te platyny, no to tego Battle Passa trzeba będzie kupić, albo w ogóle jego wersję premium, tak? Tak. Ale to w innej gierce, pamiętam, była właśnie taka rozkmina, zobaczymy jak tutaj będzie, że jak tam kupiłeś Battle Passa i go zrobiłeś na 100%, to on dawał ci w tej walucie premium 100% kasy na następny Battle Pass plus 10%. Czyli kupiłeś Battle Passa raz i tak długo jak grasz w tę grę, to nigdy więcej już Battle Passa nie musisz kupować, bo Battle Pass sam się na siebie zwraca, plus zawsze 10% idzie do ciebie. Jest to może trochę czasochłonne, no ale robisz taki wydatek tylko raz i kasa rośnie, tak? Mhm. Więc to mam nadzieję, że coś w ten sposób będzie, jak nie, no to zobaczymy co będzie. No to się okaże, no ale skoro jesteśmy w temacie Battle Passa, to jeszcze co będzie z grom? Mi się wydaje, że mamy już... nie wiem, 80-90% gry i jak ona będzie wyglądać w przyszłości, a dalej w sezonach będą dodawać, tak jak Diablo 3, tylko jakieś modyfikatory. Więc no. Plus content muszą dodać, tak? Tak, muszą dodać content między 80 a 100 levelem. Tutaj mogliby z DLC wkleić Mephisto idealnie. No, dokładnie. Tamta babeczka sobie idzie z Mephisto, to ty idziesz za nim. To akurat jest na te poziomy, nie? Tak. I jeszcze mogliby dodać, no właśnie, jeszcze czeka nas DLC. Więc to będzie się działo, ale jeśli komuś się już nie podoba ta gra, to chyba mu się nie spodoba po Battle Passach i DLC i tak dalej, tak? Tak. Jedno, co do sezonów muszę dodać, to oprócz tego, że będą to jakieś dodatkowe modyfikatory, to jedną rzecz fajnie zapowiedzieli. Tak jak w Diablo 2, w Diablo 3 tego nie było, że twoja postać sezonowa, jak ją zakończy się sezon, to nie jest usuwana, tylko przechodzi tutaj, na Eternal, na stałe. Więc
To jest bardzo fajna opcja potencjalnie do wypróbowania i wyfarmienia innych klas. No bo teraz ja już mam Sorka zaliczonego, Wonsu ma Łotrzyka zaliczonego, tak. To raczej tych klas na nowo nie będziemy farmić, bo nie jesteśmy świrami, ale na przykład jak będzie sezon, weźmiemy inne klasy, pogramy w sezonie tyle, ile pogramy, nie będziemy na pewno tak zasuwać jak przy premierze tej gry, ale nawet jak się nie wyrobimy ze wszystkim, to te postacie przejdą nam na Eternal i też mamy tak zwanego alta zrobionego, wyfarmionego i nie trzeba tego ponownie robić na zwykłym świecie, żeby mieć tutaj każdą klasę, bo sezon ci to już załatwi, co jest bardzo według mnie fajne. No. No i czy warto kupić? Mi się wydaje, że zaczekać i zobaczyć, co będzie w sezonach, bo już z beta testowaliśmy grę dla was. Jest spoko, ale jak dla takiego casuala, ile tam? 400, ile zwykła edycja? 200, chyba 300, 250. 300 za 50 godzin dla casuala to not worth it chyba. Lepiej zaczekać, zobaczyć, co będzie dalej. Chyba, że... Nie no, wiesz, gra jest mocno przystosowana, tak jak mówiłem wcześniej, do casuali. No. Tak mi się to przynajmniej odbiera, że pogra sobie raz czy co drugi dzień po 2 godziny, to powoli wszystko będzie sobie farmił i nie dojdzie tak szybko do tego momentu, gdzie traci już moc, że nie ma endgame'a i tak dalej. Tym bardziej w połączeniu z sezonami, to zobacz, jak będą casuale, którzy dobiją może 50 poziom przed sezonem teraz, i potem zacznie się sezon, znowu dobiją 50, 60 i mają kolejny sezon, to oprócz tego, że nie zrobią ultra elit, super, uber i Lilith końcowego, tak poza tym całą grę będą mogli na spokojnie sobie replayować innymi mechanikami, albo innym w tym Eternal Realmie. No tak, tak, ale to... No jak już masz sezon, a nie sezon, tym bardziej jak sezonowa postać wraca do gry, no to chyba opłaca się w sezonie. Ja bym polecił zaczekać, zobaczyć, co będzie w pierwszym sezonie, jeśli to nie a to zachęci... Tak, tak, to... Co to zaczekać na kolejne. Zgadzam. Zdecydowanie no, lepiej dokładnie. Poczekać teraz. Jak nie wychodzicie z założenia, że możecie sobie właśnie rzucić teraz 300 za okno, no to lepiej poczekać, zobaczyć 1-2 sezony. Ja oficjalnie bym powiedział, że 2 sezony poczekać, bo Blizzard zapowiedział naprawę kilku bugów i kilku głupich rzeczy, takie mocno quality of life, że one wejdą w drugim sezonie. Więc czemu nie w pierwszym? To jest śmiech. To jest pytanie od community, ale na to oni nie odpowiedzieli. Więc ja oficjalnie bym powiedział, że po sezonie drugim zobaczyć, jaki jest stan gry i wejść na sezon trzeci, jeżeli będzie wam odpowiadać. Po prostu. Dobra, to chyba wszystko, co? Ja już wyczerpałem. Ja też wyczerpałem. No to dziękuję wam. Gra jest spoko. A, gra jest spoko, ale dawaj ten, w skali do 10. Nie może być 7. Dlaczego? Bo 7 to jest gówniany wynik w skali do 10. Bo albo ci się podoba, ja albo nie podoba. 6 ja bym powiedział, że ja bym do 4, jak już tutaj doszliśmy do tego. 4 na 10? W sensie szkolnej skali. Ocena 4. Okej. Czyli 8 na 10 w skali do 10. No to śmiesznie, tak. Bo ja też chciałem powiedzieć, że 8 na 10. Trochę quality of life do poprawienia i dodania contentu, ale tak... To jest dobra baza. Tak, to jest dobra baza, na pewno casualowo można się pobawić. No dobra, to dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Jestem Vamp, a ze mną był Wonsu. Na razie. Widzimy się w następnych filmikach. To. O.